Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj długo oczekiwany i przez bardzo wielu z Was, Sławomir Mentzen. No a Lolek bardzo też czeka na tę rozmowę, bo dużo będzie o zwierzętach, ale nie tylko. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjął Pan zaproszenie, a widzowie jak się cieszą. Taka ilość pytań, rekordowa, którą widzowie zadają, będziemy odpowiadać też na te pytania. Oczywiście, że tak. No tak. Chciałam powiedzieć, że tak, Konfederacja, co mnie się jako dziennikarce bardzo podoba, zawsze przychodzi bardzo punktualnie. Słowna i punktualna. Co mnie też, nie tylko jako dziennikarce, ale jako dziecko wojskowego też się podoba. Więc mam wrażenie, że jest pan trochę spięty. Tak jak pana oglądałam w różnych programach, to pan był ożywiony. Bo ja trochę inne wrażenie robię w telewizji, a inne trochę na żywo. W związku z czym przekonany jestem, że odbiorcy mogą nie nabrać takiego wrażenia. Dobrze. Ja myślę, że pana rozruszam tutaj. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jedno z teraz rzeczy, które przykryło takie sprawy związane z obyczajowością, czyli LGBT, ale przede wszystkim sprawa Margo, którą myślę, że wszyscy mamy tego dosyć już, po prostu właśnie dosyć. No to teraz sprawa piątki Kaczyńskiego, czyli sprawa hodowli zwierząt futerkowych i nie tylko. No i pan tutaj jest taką osobą jakby głównym przeciwnikiem, no zresztą cała Konfederacja. I argumenty są argumentami pragmatycznymi, ekonomicznymi. Nie tylko. Uważam nawet, że w tej sprawie nie powinno się argumentować tylko i wyłącznie ekonomicznie, ponieważ to, że na czymś ktoś zarabia pieniądze, nie jest argumentem za tym, żeby na to pozwalać. Gdyby w Polsce działały na masową skalę kliniki aborcyjne, a ja chciałbym je zamknąć, to nie przyjmowałbym argumentu, że tam ktoś zarabia pieniądze, ponieważ uznałbym, że te pieniądze zarabia w sposób wysoce niegodziwy. W związku z czym to, że ktoś zarabia pieniądze na norkach, nie jest tutaj argumentem rozstrzygającym. Zupełnie znacznie ważniejsze są argumenty moralne czy też etyczne. I uważam, że to jest istotniejsze niż aspekt ekonomiczny. A co jest takiego moralnego w hodowaniu zwierząt na futro? Pytanie, co jest niemoralnego i na gruncie jakiej etyki się tutaj poruszamy. Zgodnie z etyką chrześcijańską ludzie mają czynić sobie ziemię poddaną i mają prawo hodować zwierzęta, następnie je zabijać i jeść, ewentualnie chodzić w ubiorach, w ubraniach pochodzenia zwierzęcego. Tak było od zawsze. Nie widzę żadnego powodu, żeby miało się to zmienić. A gdyby było tak, że oczywiście to fantazja moja, na przykład absolutna fantazja. Chińczycy mówią, że chcieliby, żeby tu w Polsce, gdzie dobrze tak rolnictwo, żeby psy można było hodować na mięso. I że możemy bardzo dużo pieniędzy zdobyć. Jaki byłby pana stosunek do tego? Pytanie, czy w naszej kulturze przyjęło się jedzenie psów? Ale nie, na eksport. Na eksport? Na eksport dla Chińczyków, którzy jedzą. Widzę, że próbuje tutaj pani namówić mnie do tego, żebym popełnił jakieś polityczne samobójstwo. Bardzo to miłe z pani strony. Nie, no ale po prostu pewna logika. Pan powiedział coś, czyni sobie ziemię poddaną, tak jest, prawda? W związku z tym zwierzęta, no też psy są w takiej sytuacji tylko zwierzętami. Oczywiście one nam towarzyszą, to są nasze pupile. Ale w innych kulturach są zwierzętami, które się zjada. W związku z tym tak w Polsce byśmy ich nie jedli, ale mogłaby się polska gospodarka bardzo wzbogacić na tym. Ciekawe pytanie. Musiałbym się nad nim głębiej zastanowić. Ale właśnie nie zastanowić, a się tak spontanicznie, że pan odpowiedział, czy pan budzi to... Powtarzam, że spontaniczna chęć popełnienia samobójstwa nie jest uczuciem mi bliskim. To jest bardzo poważna sprawa, bardzo ciekawe pytanie. Nie uchylam się od odpowiedzi. Mówię całkowicie szczerze. Ja nie w ogóle pytam, bo nie jest moją tendencją w tym programie, jak pan wie,
namawianie kogoś do samobójstwa i przykładanie lofy. Więc tak jak mówię, zupełnie szczerze, musiałbym się nad tym zastanowić. Mhm. Ja nie jestem mocny w zagadnieniach teologicznych, musiałbym się zastanowić głębiej nad rolą psa w naszym życiu. Sam osobiście nigdy psa nie miałem, ale jestem całkowicie przekonany, że gdyby w Polsce ktoś wpadł na pomysł hodowli psów na mięso, to by go ludzie roznieśli. Mhm. W związku z czym mam takie przeczucie, że to nie powinno w Polsce mieć miejsca. Jednak norka nie jest psem. Nortki, z tego co wiem, nie są zwierzętami udomowionymi, z którymi Polacy żyją w domach od wieków i tu sytuacja jest zupełnie inna. I gdy mówię, że koniecznie musimy opierać się tutaj na argumentach etycznych, a nie ekonomicznych, to wynika to z tego, że druga strona opiera się właśnie na argumentach etycznych. Jeżeli raz przyznamy, że człowiek nie ma prawa zabić zwierzęcia hodowlanego dlatego, bo to jest na przykład niemoralne, to ja nie widzę wielkiej różnicy pomiędzy przemysłową produkcją kurczaków, a produkcją norek, tak? I to byłoby otworzenie takiej drogi do przymusowego przejścia na wegetarianizm, co naprawdę nie jest mi bliskie. Czyli, bo pan to też tak nazywa, że to właśnie jest takie, nie tylko pan, że to jest właśnie takie pójście w stronę takiej ideologii lewicowej, która, no, która rzeczywiście... No, chciałaby, żebyśmy nie jedli mięsa. No i bardzo to jest jakoś popularne. Coraz więcej osób też rezygnuje z różnych względów. Niektórzy jakichś właśnie ideologicznych, niektórzy zdrowotnych, bo za tym oczywiście idzie też taka fala pewnej mody. Miał pan... Tak jeszcze pozostaniemy przy zwierzętach. Miał pan sklep myśliwski. Czy pan też poluje? Nie, nie poluję. Nigdy nie byłem myśliwy. Nigdy pan nie polował. To była czysto rynkowa sprawa. Aha. Okazało się, że mamy w Toruniu niszę. To znaczy nie ma w Toruniu dobrego sklepu z bronią. Aha. Jednocześnie mój przyjaciel miał doświadczenie w prowadzeniu sklepu. Ja miałem kapitał. W związku z czym zainwestowałem go w sklep myśliwski. Ale aha, sam nie poluję. Sam pan nie poluje. Powiem panu, że miałam taki pomysł z tymi psami, bo myślałam, tak, takie były moje skojarzenia. Sklep myśliwski, czyli prawdopodobnie pan doktor Mencen też jest myśliwym. Jak jest myśliwym, to pewno ma psa. I pewno tego psa bardzo hołubi, jak to często myśliwi. No i to miało być też to pytanie związane z hodowlą psów. Nie miałem żadnego psa. Raz miałem przez 2 tygodnie rybki, ponieważ mój kolega ze studiów miał rybki u siebie na stacji i musiał wrócić na święta do domu i musiał je komuś powierzyć. Mhm. I bardzo źle zniosłem te 2 tygodnie, a zwłaszcza rybki bardzo źle zniosły. Naprawdę starałem się jak mogłem, ale one ledwo przeżyły. W związku z czym uznałem, że nie nadaje się do opieki nad zwierzętami. Dobrze. Powrócimy jeszcze do całej kwestii tych zwierząt futerkowych, również do psów, ale chciałabym, żebyśmy przeszli do czegoś takiego, gdzie mam wrażenie, że pan tak bardzo mocno zaistniał medialnie, to kiedy wiosną w Krakowie ogłosił pan słynną piątkę Konfederacji, ale była to jednocześnie, to mówi się o tym, piątka Mencena. Tak. Dzisiaj jest. Mamy piątkę Kaczyńskiego, o której będziemy rozmawiać i rozmawiamy. Gdyby pan tę piątkę przekazał, co w tej piątce jest istotne? Oczywiście ci widzowie, którzy chcieli, żeby pana widzieć, tę piątkę znają, ale myślę, że będziemy też mieli takich widzów, którzy dla których to będzie jakąś nowością. Okej. Okay. Piątka Konfederacji, niesłusznie nazywana piątką Mencena, to są Żydzi, homoseksualiści, podatki, aborcja i Unia Europejska. Mhm. Chodziło o to, że to było 5 tematów, wokół których ogniskowała się nasza kampania wyborcza do Europarlamentu wiosną 2020 roku. Wtedy uważałem, z perspektywy czasu sądzę, że słusznie, że podstawowym problemem do tej pory partii prawicowych, tych na prawo od PiS, była nieumiejętność komunikowania się ze społeczeństwem, ponieważ od dekad mówiliśmy, czy też moi starsi koledzy, co tam uważamy za słuszne, i problem był taki, że nikt nas nie słuchał. Mhm. W związku z czym, kiedy przygotowywałem się do tej serii kampanii wyborczych, zacząłem czytać dużo literatury, zarówno książek ze Stanów Zjednoczonych, autorów
różnego rodzaju książek psychologicznych dotyczących właśnie zarówno polityki, marketingu politycznego, budowy naszego mózgu i doszedłem do wniosku, że my w ogóle nie uderzamy w emocje, a powinniśmy uderzać w emocje. To jest to słynne odkrycie Daniela Kahnemana, że mamy system pierwszy, system drugi i postanowiłem zacząć dzielić się tą wiedzą, tak żeby moi koledzy również z niej korzystali. Szło to bardzo dobrze. Nagrałem na ten temat 2 wykłady, polecam każdemu. Pierwszy nazywa się Gwiazdowski dostanie lanie od orków, a drugi nazywa się I kto tu jest szurem. Nie wiem, czy pani redaktor miała okazję obejrzeć to. Nie, ale podłączymy linki. Ja też o pytanie pana różnicy z pana i pana Gwiazdowskiego też się to tutaj... Bardzo polecam 2 wykłady. W pierwszym mówię dużo właśnie o sposobie komunikowania się, jak należy mówić, żeby ktoś nas słuchał i żeby to zapamiętał. To jest przydatny wykład nie tylko dla polityków, ale również dla sprzedawców, osób zajmujących się marketingiem. Drugi wykład już dotyczy spraw stricte politycznych, jak należy budować program, jak należy budować partię, jakimi hasłami należy się posługiwać. I w ramach tego wykładu padłem ofiarą słynnego wycięcia z kontekstu, ponieważ po internecie do teraz chodzi tylko kilkusekundowy fragment, który przyznaję zupełnie szczerze w oderwaniu od całego godzinnego wykładu. Brzmi bardzo ekscentrycznie, że tak powiem. Zacząłem być nazywany antysemitą, nazistą, homofobem i tak dalej. Tymczasem to nie jest prawda. Nie jestem nazistą, bardzo mi daleko do nazizmu, a jeżeli chodzi o antysemityzm, to daleko mi jest nawet do Rafała Ziemkiewicza, który miał znacznie mocniejsze sformułowania w tym temacie. W każdym razie polecam bardzo całą prawie godzinny wykład i jeszcze istotne jest to, że obecnie chodzi niestety tylko ten fragment, ale na przykład kilka czy też kilkanaście dni po tym wykładzie, chyba z 2-stronicowy artykuł poświęciła mi lokalna gazeta wyborcza. I proszę sobie wyobrazić, że w tym artykule dziennikarka, która zadała sobie trud obejrzenia całości, nazywała mnie tylko cynikiem. Nie zauważyła tym antysemityzmu, czyli nie dość, że obejrzała, to jeszcze zrozumiała ten wykład i niestety niewielu dziennikarzy potem poszło tą drogą. Ale rzeczywiście to funkcjonuje jako coś, co jest bardzo mocne. Ale tutaj, jak pan mówi, tutaj o to chodziło, żeby być zauważonym, zapamiętanym, bo rzeczywiście tak jesteśmy, nasze mózgi są skonstruowane, że bardziej zapamiętujemy emocje i to jest ważniejsze. A mogę jeszcze dokończyć? Tak, oczywiście. Bo jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Jak pani słusznie zauważyła, tak mi się wydaje, to był w ogóle początek mojej kariery politycznej, ponieważ to dopiero nadało mi rozgłosu. Tak. Zaraz po tym wywiadzie zgłosiły się do mnie Do Rzeczy. Pierwszy wywiad miałem okazję powiedzieć. Pierwsza rozmowa właśnie dla Do Rzeczy, potem inne media. Dopiero wtedy zaczęło się zainteresowanie, kiedy wcześniej poruszałem tylko i wyłącznie tematy ekonomiczne czy gospodarcze. To prawie nikogo to nie interesowało, a jeżeli gdy pozwoliłem sobie na tego typu sformułowania, to nagle udało mi się przebić do szerszej opinii publicznej, więc w jakiś sposób to zadziałało tak, jak przewidywałem, chociaż akurat przynajmniej nie spodziewałem się, że wycinek z wykładu akurat zrobi taką furorę i tak się rozejdzie po internecie. No ale właśnie, są te emocje i pan powiedział, że jakby się pan nie przebił i tu mam też takie skojarzenie, że startował Robert Gwiazdowski, który właśnie nie mówił do emocji, tylko właśnie do rozumu, kwestie podatkowe, kwestie emerytury obywatelskiej i oczywiście nawet pytany przez chyba któregoś z dziennikarzy Onetu, tam razem jeździli samochodem i właśnie, a sprawy światopoglądowe, przecież mnie to nie interesuje, to jest inna sprawa. Ponieważ pan też poruszył, że tam w tym wykładzie jeden z nich dotyczy profesora Gwiazdowskiego, a w jednym z pytań internautów, którzy naszych widzów, było takie pytanie właśnie o te różnice między wami. Pan profesor był gościem tutaj naszego programu. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana profesora, jeśli nas ogląda. Jakie są te główne różnice między panami i dlaczego pan, jak pan powiedział, ten wykład się nazywa? Gwiazdowski dostanie lanie od orków. Już tłumaczę. No jak tylko profesor Gwiazdowski ogłosił, że wchodzi do polityki, napisałem do niego list otwarty, gdzie mu napisałem, dlaczego to się nie uda i dlaczego powinien raczej przyłączyć się do Konfederacji. Potem poszło wszystko dokładnie tak, jak przewidziałem. Zresztą w tym filmie, który
w tym wykładzie o Gwiazdowskim, on tam tylko jest fragmentem, ale dobry był tytuł clickbaitowy, bo jak pani doskonale wie, trzeba też film dobrze nazwać, żeby ktoś go obejrzał. I wtedy mówiłem, że bez uderzania w emocje i bez poruszania spraw ideologicznych nie da się wyjść do polityki. Ludzi sprawy gospodarcze, podatkowe niestety mniej interesują, nie przykuwa to naszej uwagi. Znacznie częściej wszyscy interesujemy się prostymi, łatwymi hasłami i głównie niestety sprawami światopoglądowymi. To dla ludzi jest zdecydowanie najważniejsze. Wtedy też zbudowałem taką konstrukcję, że ci założyciele Konfederacji tworzą drużynę pierścienia, tam przyporządkowałem rolę. Plan był taki, żeby nasi wyborcy się wzajemnie polubili i nas polubili, ponieważ kiedy planowaliśmy połączenie Ruchu Narodowego z Grzegorzem Braunem i z partią Korwin, dla wielu ludzi brzmiało to bardzo egzotycznie. My do tej pory byliśmy politycznymi przeciwnikami, zwalczaliśmy się jak mogliśmy, w związku z czym nasi sympatycy nie połali do siebie entuzjazmem oraz do nas. I plan był taki, że jak porównam te osoby do drużyny pierścienia, to są bohaterowie pozytywni, w związku z czym oni się zaczną pozytywnie kojarzyć. Proszę sobie wyobrazić, że to rzeczywiście zadziałało. I w tej mojej historii profesor Gwiazdowski był Faramirem, to znaczy właśnie bratem Aragorna, nie, tak? Nie, przepraszam, bratem Boromira, który właśnie pojechał na tą, już nie pamiętam teraz szczegółów, on zdaje się w trzeciej części zginął i potem ranny wrócił, prawie że zginął, ranny wrócił do twierdzy, tam go doprowadzili go do jakiegoś porządku i mógł wyruszyć na ostatnią walkę ze złem, czyli z tymi orkami, czyli z tą Unią Europejską i Lewicą, której w tym momencie pani nie zalicza. Nie zaliczę pan, bo chociaż pisałam sobie, bo oglądałam pana Hot Challenge i jak pan tam śpiewał, socjaliści, komuniści, jakie to są brudne świnie. To jest oczywiście parafraza piosenki Kazika, którą bardzo lubię. I proszę nie brać tego do siebie oczywiście. O, nareszcie udało się pana naprawdę rozruszać teraz. Wracając do profesora Gwiazdowskiego, bo to jest bardzo ważne i muszę to zaznaczyć, jeżeli mogę. Tak, jasne. Bo do tej pory właśnie jak oglądałem pani wywiady, zawsze wrażenie robiło na mnie to, że pozwalała pani swojemu rozmówcy się wypowiedzieć. Więc tak, nadal jest. Pozwolę sobie skorzystać z tego prawa i z pani gościnności. Otóż część ludzi myśli, że jak mamy gwóźdź, który trzeba wbić, to niekoniecznie go trzeba wbić młotkiem. Na przykład można go próbować wbić jakimś misiem, który jest miły, przyjemny, opowiada same przyjemne rzeczy i chce się go przytulić. Można wkręcać jeszcze. Gwoździe to nie bardzo. Problem jest taki, że takim misiem się gwoździa nie wbije. Gwoździe się wbija młotkiem. A jak mówił Maciej Szczepański, prezes Radiokomitetu, tak, że propaganda polega na wbiciu codziennym miliona gwoździ w milion desek. No i właśnie gwoździe się niestety wbija młotkiem, a nie misiem. I to się wielu ludziom może nie podobać, ale polityka niestety ma swoje reguły i tam się używa młotków. Jak ktoś nie używa tego młotka, to daleko nie dojdzie. I profesor Gwiazdowski nie chciał tego przyjąć do wiadomości. Cały czas stawiał tezę, że starczy mówić o emeryturach, o gospodarce i ktoś za nim pójdzie. Efekt jest taki, że nikt za nim nie poszedł, nawet podpisów nie zebrał. Prawdę mówiąc, aż takiej wielkiej klęski to mu nie przewidywałem. Myślałem, że chociaż podpisy zbierze, dopiero potem dostanie słaby wynik w wyborach, ale poszło jeszcze gorzej. W związku z czym to nie jest tak, że ja dorabiałem potem teorię do wydarzeń. Ja powiedziałem wcześniej, z jakiego powodu i co się wydarzy i to się dokładnie sprawdziło. W związku z czym jestem całkowicie przekonany, że niestety to jest jedyna możliwa w tym momencie metoda robienia polityki. Dobrze, że pan powiedział w tym momencie, bo też i w psychologii to znamy, ale też z takiego naszego życia codziennego, że bardzo jest dużo emocji, to my rzeczywiście przeżywamy, jesteśmy w tym, ale przychodzi taki moment, gdy bardzo się ma, chce odpocząć od tych emocji i wtedy jakiś spokojny, stoicki głos rozsądku zaczyna do nas też docierać. Ale ten moment trzeba wyczuć, bo to jest między jednymi wielkimi emocjami, a drugimi. A dzisiejsza polityka i media nie dają nam odpocząć od tych emocji. Właściwie jedne zastępują drugie. Ja mam wielką nadzieję, że dojdzie w całym społeczeństwie do takiego zniechęcenia właśnie obecną polityką, że ludzie będą mieli kiedyś tego dość i dojdzie do takiego odchylenia wahadła w drugą stronę. Niestety póki co to nie istnieje. Zwracam też uwagę, że to co pani
nie tylko pani nazwała piątką Mentzena, bo było też praktycznie głównym motywem przewodnim kampanii prezydenckiej prezydenta Andrzeja Dudy. Mm-hmm. On też głównie poruszał tylko te tematy. Bardziej miękko, to nie było i wygrał. Tak. Mm-hmm. No ale prezydent, kiedy coś mówi, to może mówić po cichu i tak każdego słyszy. Jeżeli ktoś jest nieznany, to musi mówić bardzo głośno, żeby ktokolwiek o nim usłyszał, więc to jest ta różnica. Ale szkielet jego kampanii wyborczej szedł właśnie po tych tematach. Mówił, że jest prezydentem niskich podatków, tam były tematy związane z LGBT, sprzeciwiał się aborcji. To są te tematy, które rzeczywiście grzeją nasze społeczeństwo i są najbardziej istotne. Jeżeli ktoś w tym momencie myśli, że wygra wybory na sprawach czysto gospodarczych, no to niestety po prostu się myli. Może kiedyś będzie inaczej, bardzo bym chciał, żeby było, ale na razie tak nie jest. A pan sam jest osobą emocjonalną? Moja rodzina i znajomi mówią mi, że nie bardzo, a mnie ciężko to oceniać. Aha. No tak się zastanawiałam też, patrząc na to, że jest pan na swoje osiągnięcia też naukowe młodą osobą. 34 lata, już doktorat, również licencjat z fizyki. Pan się teorią chaosu, zdaje się, tak zajmował. Tak jest, na studiach jeszcze. Tak. Poszedłem na fizykę, bo musiałem się nauczyć matematyki, ponieważ moja ówczesna wiedza z matematyki nie pozwalała mi właśnie na odpowiednie zgłębienie tej teorii chaosu deterministycznego i tego, co mnie wtedy interesowało. W związku z czym poszedłem na drugi kierunek, na fizykę, nauczyłem się matematyki i dzięki temu zrobiłem doktorat właśnie z ekonomii matematycznej, głównym tematem mojego doktoratu był wpływ długu publicznego na wzrost gospodarczy i budowałem takie modele złożone z układu nieliniowych równań różnicowych i gdybym tego nie zrobił, gdyby właśnie nie te studia fizyczne, gdzie nauczyłem się metod, które następnie wykorzystywałem w tej pracy doktorskiej. Pan jest takim dzieckiem profesorskiej rodziny, tata profesor matematyki Uniwersytecie Kopernika? Tak, moja matka jest nauczycielką matematyki. A też, czyli też umysł ścisły, ale żona historyk. Tak jest. No, czyli trochę jest tego humanistycznego też w domu. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym zapytać, która jednym z pytań, które mnie najbardziej zainteresowało i też już wcześniej, kiedy był pan nie Grzegorz Braun chyba, tylko pan Korwin-Mikke, to ten temat jakoś tak był muśnięty, ale to było jeszcze wcześniej. Tutaj jedno z pytań, które miało najwięcej polubień, bo chciałam powiedzieć, że właśnie około 1000 pytań przyszło, mimo że prosiłam, żeby te pytania zadawać pod tutaj na YouTubie, no ale ponieważ poszła informacja i na Twitterze i tak dalej, ale no, zebraliśmy to i tak bardzo demokratycznie, czyli te, które miały najwięcej polubień, pytań wybrane. I tu jedno z takich pytań, które zadaje pan Łukasz Rozmej. Pan Mentzen zapowiedział, że kiedyś, kiedy nastroje uspokoją się, to opowie, jak to było z tym finałem prawyborów, czyli poparcie Brauna, a nie Dziambora, przez elektorów Berkowicza i Korwina. Niektóre osoby wymieniały pana Mentzena jako stratega tego posunięcia, co może, ale nie musi być prawdą. I do tej pory pan Mentzen nie odpowiedział. Może w końcu mógłby odpowiedzieć. Więc tak, sytuację już pisałem, zresztą na świeżo, zaraz po tych prawyborach, tak żeby potem nie musieć liczyć na moją zawodną pamięć, ale jeszcze jej nie opublikuję. Nie wiem, kiedy ją opublikuję. Uważam, że jeszcze sytuacja nie dojrzała do tego, zwłaszcza, że współpracuję cały czas bardzo aktywnie z wszystkimi uczestnikami tych zdarzeń, a nie chciałbym nikogo stawiać w złym świetle. Powiem tylko, że w żadnym wypadku nie byłem strategiem tych prawyborów. Za bardzo w ogóle się w prawybory nie angażowałem. Moim zadaniem podczas prawyborów, tego głównego wydarzenia, było tylko liczenie głosów. Więc ja liczyłem głosy i po każdej turze głosowań musiałem informować odpowiednie osoby, jak należy głosować w kolejnej turze, ponieważ ta rozgrywka, która tam się działa w tle, której nie było widać z zewnątrz, była naprawdę bardzo wyrafinowana. Muszę powiedzieć, że chylę czoła przed przeciwnikami krótkoterminowymi w ramach po drugiej stronie prawyborów. Było to bardzo ładnie rozegrane, naprawdę szapoba, ale na razie tego nie opiszę. Ta kuchnia polityczna póki co powinna zostać w ukryciu. Powtórzę tylko, że nie byłem strategiem, a wykonawcą, liczyłem głosy. Oraz powiem, że motywem, które skłoniło partię Korwin do niepoparcia Artura Dziambora, nie były żadne rozgrywki osobiste, sprawy ambicjonalne, tylko i wyłącznie
czysta, naga polityka. Czysta, naga polityka. To ja, jeżeli sama bym kombinowała, oczywiście nie musi pan komentować tego, bo jeżeli pan chce to zachować w tajemnicy, to takie były moje przemyślenia. A może nie chciano, żeby pan Artur Dziambor, który świetnie wypada medialnie, za bardzo urósł i tutaj stanowił jakąś konkurencję wewnątrzpartyjną, a może z kolei pan Dziambor za sympatyczny i nie będzie takiego ostrego przekazu, no ale to wtedy pan Braun coś takiego może zapewnić. O, takie było moje myślenie. Może pan sprostuję skomentować? Sprostuję tylko jedną rzecz. Nie? Tak jak mówiłam, nie zagrały tu w żaden sposób sprawy osobiste czy też ambicjonalne. Ja przypomnę, że Artur Dziambor jest w partii Korwin, ponieważ dużo wysiłku i wiele miesięcy zużyłem na to, żeby go do tej partii wciągnąć. Następnie miałem w wyborach parlamentarnych propozycję startu z Gdyni, którą odrzuciłem, ponieważ chciałem, żeby Artur Dziambor startował z Gdyni. W związku z czym oskarżanie mnie o to, że zabolała mi ambicja i nie chciałem, żeby Artur Dziambor wyrósł, nie ma wiele związku z rzeczywistością. Podobnie wydaje mi się, że Janusz Korwin-Mikke w żaden sposób nie musi się obawiać żadnego z nas, w tym Artura Dziambora. Żaden z nas nie sięga i prawdopodobnie nigdy nie sięgnie mu rozpoznawalnością i popularnością. W związku z czym również oskarżanie pana prezesa o to, że bał się Artura Dziambora, nie ma wiele związku z rzeczywistością. Wracając do pana prezesa, dzisiaj, kiedy nagrywamy ten program, pan prezes ogolił brodę, ogłosił tym samym koniec pandemii. Czy co ta pandemia była? No bo właściwie kwestionowaliście się, że tak naprawdę to chyba jej nie ma żadnej epidemii. A teraz jednak zgolenie brody, czyli jakiś taki antropologiczny rytuał przejścia, koniec jak podstrzyżyny. Czyli a jak co pani rozumie przez pandemię? Przez pandemię, no to co jest definiowane, czyli jakby epidemia rozciągnięta na prawie cały świat. To. A co to znaczy epidemia? Epidemia, no wiemy, co znaczy, więc teraz... Właśnie nie do końca, ponieważ co roku w Polsce może mieć grypę, kilka oczywiście. Milionów zwyczajna osób choruje też na może być grypę, a nie twierdzimy co roku, że mamy pandemię grypy, tak? Więc pytanie o definicję. Z tego, co pamiętam, niedawno pandemia została zredefiniowana i koronawirus wpada w tą nową definicję pandemii. Jeżeli jednak spojrzymy na liczby, zwłaszcza w naszej części Europy, to liczba tych zachorowań cały czas jest niska, a nie ukrywajmy, że obostrzenia w większości zostały zdjęte, to znaczy nie można organizować koncertów czy jakichś meczy przy pełnych trybunach, ale ludzie, tak jak my teraz, rozmawiają ze sobą zupełnie normalnie. Tylko w telewizji przekonuje się ludzi, że politycy ze sobą nie rozmawiają. Czasami politycy narzekają na to, że programy publicystyczne są robione taką metodą online, kiedy ci sami ludzie się spotykają po programie w Sejmie i normalnie ze sobą rozmawiają, więc jest to taka inscenizacja od tej strony telewizji. Ludzie normalnie teraz chodzą do szkół, chodzą do pracy, chodzą do restauracji, spotykają się. Te wszystkie, prawie wszystkie ograniczenia wiosenne zostały zdjęte. No i w Polsce ludzie na ulicy nie umierają. Nie mamy dziesiątek tysięcy zachorowań. Zgonów osób, które nie miały chorób współistniejących, było może 200. Średni wiek osoby, która zmarła z koronawirusem, jest zbliżony do średniej wieku takiej po prostu każdej osoby, która umiera z jakichkolwiek przyczyn. Więc póki co w naszej części Europy statystyki próbują nas przekonać, że koronawirus nie jest końcem świata i że zdaje się, można próbować żyć normalnie. Nie twierdzę oczywiście, że koronawirusa nie ma. Nie twierdzę, że on jest bezpieczny dla osób starszych, bo tam śmiertelność rzeczywiście jest wyższa. Ale czy każdej grypie jest tak samo wyższa? Dokładnie. Tak jak powiedział pewien lekarz, już nie pamiętam niestety jego nazwiska, tak już jest, że ludzie umierają na infekcje. To jest jedna z tych infekcji, na które ludzie umierają. Ludzie też na grypę umierają. Oczywiście w wielu miejscach na świecie więcej osób, znacznie więcej umiera na koronawirusa niż na grypę, ale z jakiegoś powodu, nie znamy go w tym momencie, Polacy nie cierpią za bardzo na koronawirusa. Jest hipoteza, że wynika to z obowiązkowych szczepień, które były akurat w naszej części Europy obowiązkowe, a na zachodzie nie. Być może wynika to z naszego DNA, nie wiemy. W każdym razie rozumiem, że w marcu można było się bardzo bać i bardzo się przestraszyć. Tutaj największą rolę odegrały te ciężarówki z Bergamo, które każdy zapamiętał i przestraszyło to naprawdę wiele osób. No ale przekonany jestem, że w połowie września 2020 roku już widzimy, że dla naszego społeczeństwa, dla naszego narodu koronawirus nie jest śmiertelnym zagrożeniem. Tak. Pan, to mnie zadziwia ten brak konsekwencji, bo na przykład szkoły są otwarte,
A ja jestem też wykładowcą na Uniwersytecie z WPS i mam mieć zdalne zajęcia, co w ogóle jakoś nie wyobrażam, żeby tak w tym... Jeśli mogę jeszcze wrócić na chwilę do tego koronawirusa, tu trzeba zastosować to stare bastiatowskie powiedzenie, co widać, a czego nie widać. No bo widzimy te statystyki, ile osób dziennie choruje, ile osób umiera, a nie widzimy kosztów, jakie ponosimy jako całe społeczeństwo w wyniku tych ograniczeń. Lekarze alarmują, że liczba zdiagnozowanych nowotworów spadła o 30%. Przecież nie jest tak, że ludziom przestały się te nowotwory rozwijać. One po prostu nie są diagnozowane. W związku z czym śmiertelność tego będzie wysoka w przyszłości. Wielu ludzi straciło dostęp do lekarza. Porady medyczne są tylko w formie teleporady. Przecież nie da się przez telefon albo przez internet zbadać dokładnie pacjenta. Więc tych kosztów jeszcze nie znamy. Nasze dzieci, ich edukacja, jestem przekonany, że przynajmniej w tym polskim wydaniu szkół państwowych ta edukacja na odległość nie daje takich samych rezultatów jak normalne lekcje w szkole. Doszło do obniżenia się jakichś kontaktów międzyludzkich, wiele zwyczajów zanika, więc koszty, które już nie mówiąc o całej sprawie gospodarczej, która jest zupełnie tragiczna, więc koszty, które ponosimy zarówno jako przedsiębiorcy, jako rodzice, dzieci, jako osoby korzystające z lekarzy, są wielkie. Jeżeli porównamy je ze skutkami koronawirusa, to dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, że lepiej dla wszystkich by było, gdybyśmy wrócili do normalnego życia. Tak, te koszty tego lockdownu, ale teraz też zobaczymy, bo na razie jeśli chodzi o właśnie moment, w którym nagrywamy, to właśnie jakby te obostrzenia wróciły w Izraelu. Tak jest. Pytanie tylko z jakiego powodu, ponieważ Benjamin Netanyahu zdaje się ma tam jakieś problemy korupcyjne i w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby to była stara metoda wprowadzenia tematu zastępczego. A być może rzeczywiście tam, nie znam dokładnie sprawy, sytuacja epidemiologiczna zrobiła się bardzo groźna, ciężko mi się wypowiadać. Widzę na co dzień, co się dzieje w Polsce i twierdzę, że dla Polski w tym momencie te obostrzenia są zbędne. Powiedział pan coś, co ma przykrywać pewne sprawy związane tam powiedzmy z korupcją. Pojawiają się też takie głosy, które przeczytałam w internecie, takie zdania, że teraz powinno się wprowadzić tą ustawę abolicyjną dla urzędników państwowych i że cała właśnie piątka Kaczyńskiego, która znowu wywoła taką dużą reakcję społeczną, emocjonalną, że ona w jakiś sposób właśnie przykryje coś, co taka ustawa nagle sobie wejdzie w głosowana późno nocą. Pojęcia nie mam. Przyznaję, że nie siedzę w głowie Jarosława Kaczyńskiego. Różni ludzie tu mają różne pomysły. Rafał Ziemkiewicz na przykład twierdzi, że jest to fanaberia Jarosława Kaczyńskiego, który tak bardzo lubi zwierzątka, że po prostu czuje moralny nakaz wprowadzenia tych zakazów. Inni ludzie twierdzą, że jest to element rozgrywek wewnątrzpartyjnych, ponieważ Zjednoczona Prawica składająca się z PiS-u, Solidarnej Polski oraz Porozumienia Jarosława Gowina jest w trakcie negocjacji umowy koalicyjnej, że to może być zrobione na jakieś wewnętrzne potrzeby. Inni ludzie twierdzą, że jest to uśmiech w kierunku elektoratu centrowego, w kierunku młodych ludzi i takie przejście PiS-u do centrum, ponieważ w PiS-ie zorientowali się na podstawie ostatnich kampanii wyborczych, że nie mają wielkiego poparcia wśród młodych ludzi i być może w ten sposób próbują to nadrobić. Ja nie wiem, jaka jest prawda, nie wiem, z jakiego powodu to robią. Sama ta ustawa, którą nazywamy Bezkarność Plus, jest oczywiście skandaliczna. Nie powinno coś takiego mieć miejsca w naszym porządku prawnym, że blankietowo zwalnia się z odpowiedzialności karnej kogoś, kto łamie prawo tylko dlatego, że łamie te prawo pod pozorem walki z wirusem. To wszystko można pod to przecież podciągnąć. Już poprzednia ta ustawa antycovidowa miała bardzo złe konsekwencje, ponieważ tam, jeżeli ktoś powoływał się na walkę z wirusem, to mógł nie przestrzegać prawa budowlanego i szeregu innych ustaw. I zdaje się kilka dni temu sprawa spod Warszawy, kiedy jeden deweloper zaczął w jakimś lesie budować osiedle domków jednorodzinnych, powołując się właśnie na ustawę antycovidową, która nie precyzowała w żaden sposób, kto może nie przestrzegać prawa budowlanego, powołując się na walkę z wirusem. Więc człowiek ogłosił, że on buduje te domy dla osób na kwarantannie, a jak wirus się skończy, to tam będą mieszkać osoby poszkodowane ekonomicznie przez
koronawirusa. No i prawnicy twierdzą, że nie da się z tym nic zrobić, ponieważ ustawa rzeczywiście była tak skonstruowana, że każdy, kto walczy z wirusem, może nie przestrzegać prawa budowlanego. Jest oczywiste, że gdyby doszło do wprowadzenia tej ustawy Bezkarność Plus, to mnóstwo ludzi znowu będzie łamać prawo i potem powoływać się na stan właśnie wyższej konieczności, że trzeba było walczyć z wirusem, więc oni musieli w interesie społecznym łamać prawo. Zarówno chodzi o polityków, urzędników, jak i osoby w żaden sposób niezaangażowane politycznie, czy też państwowo. W związku z czym nie powinno się przyjmować takiej ustawy. Urzędnicy zawsze powinni przestrzegać prawa. Mm-hmm. Powołał się pan na Rafała Ziemkiewicza, mojego kolegę szkolnego, którego też dzisiaj pozdrawiam. I jego tekst z Do Rzeczy, w którym mówi, gdy wódz traci rozsądek, to są ostre słowa Rafała na temat przewodniczącego Kaczyńskiego, i nazywa to katastrofą ideową, wizerunkową, ale też i używa słowa gospodarcza. W każdym razie pan powiedział, nie siedzi pan w głowie Jarosława tak polityczna, bo no, trudno sobie wyobrazić rzeczywiście, że osoby, które tak są po lewej stronie, po stronie też takiej ekologicznej, prozwierzęcej, że to im ten pomysł się spodoba, prawda? I to jest oczywiste, ale z drugiej strony jest to oddanie też wam pola na to, żeby właśnie takie, żebyście mieli możliwość zaostrzenia tego swojego zdania. Ja tutaj przeglądając również na Twitterze pana wpisy, ale też i innych osób bezpośrednio zainteresowanych tych, czyli takich osób jak pan Szczepan Wójcik, czyli hodowca, a też właściwie takiego programu rolniczego na YouTubie, który pewne liczby podał, my to też pewno pokażemy, że są kraje, które rezygnują z hodowli ferm futrzarskich, i takie kraje pan też to zamieścił dzisiaj, porównanie między Polską a Norwegią, gdzie w Norwegii jest 180 ferm, a w Polsce 850. I tutaj dla Norwegów są tutaj ogromne liczby, jeśli chodzi o odszkodowania, natomiast nic nie mówi się w tej piątce o odszkodowaniach, dlatego zerka pan tutaj, tak? Tak, tak. Wie pan, ale jeszcze wypisałam sobie, weszłam też do pana Szczepana Wójcika i tam on ma więcej tych danych i tam są, że w Czechach jest 900 ferm, w Polsce 850, w Wielkiej Brytanii 7, a na przykład okres przejściowy w Holandii jest aż 8 lat. Tutaj ten czas, rozumiem, że jeszcze nie jest w jakiś sposób określony. I też na tych stronach hodowców są dane, że hodowcy mają około 3 miliardów kredytu. Czyli moje, to czy nie jest to pytanie, tylko właśnie jakby prośba o pana komentarz, bo tutaj wchodząc jakby, używając tylko słów teoria chaosu, rzeczywiście tak jakby, chociaż ja nie będę ukrywała, ja bym chciała, żeby mniej zwierząt było zabijanych i żeby żyły w złych warunkach. Ale wydaje mi się, że tak przygotowana ta ustawa no właśnie nie daje możliwości takiej, które by wam odebrały chociażby argumenty, czyli odszkodowania, przedłużony czas i też od takiej zwykłej, wie pan, praktycznej strony, tam w tej piątce jest również uwolnić psy z łańcuchów. I ja jako wielka miłośniczka psów też nie chciałabym, żeby psy były na łańcuchach. Ale znam polską wieś i dużo psów ciągle jest na łańcuchach. I też sobie nie wyobrażam, że nagle ktoś na wsi, kto nie ma dużych pieniędzy, nagle będzie go stać na to, żeby wybudować porządny boks dla tego psa, czy też wzmocnić swoje ogrodzenie tak, a jeżeli pies się podkopuje, no to właśnie dać jakąś betonową podmurówkę pod płot, żeby pies się nie podkopał. No i niekoniecznie to będą
takie historie z happy endem, że ten pies właśnie będzie lepiej traktowany, tylko może no właśnie gdzieś się znaleźć przywiązany w lesie albo jeszcze gorzej. Więc pewne rzeczy, za którymi ja jestem emocjonalnie, ale tak myślę sobie właśnie w praktyce, że one mogą być jeszcze gorsze. Ale nie chcę, żeby pan już się do tych psów tutaj ustosunkował. Nie tak? Psów, ale chociaż tych norek. Tak, no norek właśnie chciałam właśnie do tego, żeby wrócić do tych liczb. Bo tak jak mówię, przyczyny, dla których sprzeciwiam się temu zakazowi, są raczej moralno-etyczne. Tyle sprawa ma oczywiście swój aspekt gospodarczy. Jest dla mnie całkowicie oczywiste, że jeżeli ktoś ma dużą firmę, zatrudnia setki ludzi, ma miliardy złotych w środkach trwałych, ma miliardy kredytów, to nie może zakończyć produkcji tak z dnia na dzień. To się nie da po prostu. Okres przejściowy w tej ustawie jest wskazany 12 miesięcy. To znaczy ci ludzie mieliby zamknąć te firmy w ciągu 12 miesięcy, spieniężyć w tym czasie majątek i nie wiadomo, co zrobić z tymi norkami. A ludzie, którzy tam są zatrudnieni, znaleźli gdzie indziej pracę. Tak, zwolnić tych ludzi. I teraz, jeżeli już z jakiegokolwiek powodu zgodzilibyśmy się albo ulegli sile Jarosława Kaczyńskiego i środowisk lewicowych, że trzeba to zamknąć, to czymś oczywistym jest albo wskazanie tam długiego okresu przejściowego, tak żeby ten sprzęt się zamortyzował, a kredyty się spłaciły, albo przekazanie tym ludziom odszkodowania za pieniądze, które tracą w wyniku wejścia tej ustawy. To są zasady cywilizowane. Jeżeli jednak zamyka się komuś firmę praktycznie z dnia na dzień, bez możliwości odzyskania zainwestowanych pieniędzy, tak jak określiłem to w twicie, który pani sobie wydrukowała, to jest to bolszewizm. Tak. To komuniści po wojnie w Polsce odbierali majątek bez odszkodowania i to są po prostu metody bolszewickie. I PiS niestety nie pierwszy raz się właśnie w ten sposób zachowuje i tu właśnie Norwegia pokazała, w jaki sposób rozwiązuje się tego typu spory. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu państwo stwierdza, że nie chcemy tego więcej, wolimy, żeby ktoś inny na tym zarabiał pieniądze, a nie nasi rodzimi przedsiębiorcy, no to oczywiste jest, że należy tym ludziom wypłacić odszkodowanie. No tu się też takie głosy, które się pojawiają, że to jest w ogóle pan Piotr Zgorzelski z PSL-u. Myślę, że ta cała sytuacja was z PSL-em dość zbliża. Albo też antagonizuje, bo jesteście konkurentami, ale właśnie używa takich słów, że to poderżnięcie gardła polskiemu rolnictwu i to jest ustawa antypolska i niesłusznie nazywana piątką Kaczyńskiego, bo jest właśnie i też jeszcze, jeśli pan pozwoli, że mięso pozyskiwane w systemie koszer i halafal stanowi 40%, jeżeli chodzi o drób i 30%, jeśli chodzi o wołowinę tego mięsa eksportowanego, więc jest to poderżnięcie polskiej gospodarki rolnej, która swoją żywnością może szczycić się na całym świecie. Tak jest, więc nie chodzi tylko o norki, chodzi również o eksport mięsa oraz chodzi też o to, o czym chyba już mówiłam, że te norki żywiły się odpadami, które teraz trzeba będzie jakoś inaczej zutylizować. Więc cała sprawa to nie jest sam przemysł futrzarski, to jest biznes wartości kilkunastu miliardów złotych, który z Polski po prostu zniknie. Teraz jeżeli jesteśmy codziennie bombardowani nowymi propozycjami podatków, opłat, danin, czy innych słów, synonimów podatków, które państwo chce z nas ściągać, ponieważ kończą się mu pieniądze z powodu kryzysu gospodarczego, to nie rozumiem, czemu w tym samym momencie zabija się jedną branżę i obniża się w ten sposób dochody podatkowe oraz dochody tych przedsiębiorców. Jedno do drugiego w żaden sposób nie pasuje. A to, co powiedziałam wcześniej, pewna strategia teraz wasza, jaka jest postrzegania PSL, sprzymierzeńcy czy konkurenci w takiej sytuacji? Wie pani, w polityce tak jest, że im kto jest bliżej nas poglądowo, tym jest większym wrogiem, ponieważ rywalizujemy o te same głosy. To polityka tym się różni od biznesu. Ale teraz nie ma wyboru, więc można się... To nie znaczy, że nie ma sondaży i że polityka się nie ma swojej dynamiki i się dalej nie toczy. To w biznesie jest tak, że często to nie jest gra o sumie zerowej. Wszyscy mogą wygrać na współpracy. A polityka niestety jest grą o sumie zerowej. Jeżeli jedna partia będzie miała więcej posłów w Sejmie, to siłą rzeczy druga musi mieć
mniej. Stąd do największych sporów dochodzi pomiędzy partiami, do których powinno być sobie najbliżej. No, z prawej strony mamy rywalizację pomiędzy załóżmy nami a PiS-em czy Solidarną Polską, z lewej strony Razem, SLD oraz była partia Biedronia. Tam są najbardziej gorące spory, ponieważ jest rywalizacja dokładnie o ten sam elektorat, więc osobiście twierdzę, że jeżeli dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu uda nam się teraz pozyskać jakieś głosy na wsi, to na pewno PSL-owi się to nie spodoba i politycznie to nas raczej od nich oddali, a nie zbliży. To właśnie wbrew pozorom jest tak, że często sojusznikiem jest ktoś z zupełnie drugiej strony. Przecież przez ostatnią kadencję PiS zrobił wiele, żeby napompować lewicę, tak żeby dostała się do Sejmu. Często zapraszani do telewizji byli właśnie politycy lewicy, a nie politycy tej prawicy pozaparlamentarnej, czyli Konfederacji, ponieważ na rękę PiS-owi było hodowanie lewicy, a nie sobie konkurenta po prawej stronie. To samo mogliśmy obserwować przed wyborami parlamentarnymi, kiedy nagle na tydzień przed wyborami zaczęliśmy codziennie pojawiać się w TVN-ie. Nawet był jeden czy dwa bardzo taki sympatyczny materiał o naszym programie wyborczym, kiedy to dziennikarze TVN mówili, że to super, świetny pomysł, żeby znieść tą akcyzę na paliwo, podnieść tą kwotę wolną od podatku. Nawet w TVN-ie wtedy nas pokazali z takiej sympatycznej strony, ponieważ liczyli na to, że dostaniemy więcej głosów, przekroczymy tą barierę 5%, dzięki czemu być może PiS-owi zabraknie do posiadania większości. To przecież PiS miał większość w tej kadencji 2015-19 tylko dlatego, że Korwinowi zabrakło tam dosłownie niewiele, 30 tysięcy głosów, żeby dostać się do Sejmu. Z drugiej strony SLD wtedy, nie pamiętam pod jakim szyldem, dostało niewiele poniżej 8, a że startowali jako koalicja, to również te głosy zostały zmarnowane i tylko dlatego PiS miał większość. Więc próbowano powtórzyć ten manewr, ale tym razem nie wyszło. My się dostaliśmy do Sejmu, a PiS i tak ma większość. Pewno pan czytał księcia Machiavelliego i strategię von Clausewitza. Oczywiście, że czytam. Tak. Ale teraz przejdziemy sobie do miłych rzeczy na chwilę. I tutaj rzeczy, które wam. Ma pan filozofię życiową, a ta filozofia życiowa nazywa się... XD. Proszę wytłumaczyć. Niechętnie to tłumaczę, ponieważ dla osób... Bo jest to abstrakcyjne i właśnie przez to jest ponętne w jakiś sposób. Nie do końca tak. Jest takie zjawisko w psychologii, że jeżeli pojawiamy się koło czegoś, to jakby aura tego czegoś przychodzi też na nas. Z tego powodu różnego rodzaju firmy na billboardach pokazują swoje logo koło jakiegoś znanego aktora, czy też celebryty, żeby sympatia związana z tym celebrytą przeszła na markę. No i ja również wykorzystałem trochę to zjawisko. Znaczy, młodzi ludzie lubią XD, więc pomyślałem, że jak się będę pojawiał koło XD, to sympatia z tego XD spłynie też trochę na mnie i nawet się udało, proszę sobie wyobrazić. Rzeczywiście zacząłem być kojarzony z XD, a XD ze mną. I ta filozofia właśnie dotyczy tego, że ona jest bardzo mi bliska, naprawdę to nie żartuję, że jeżeli jest naprawdę bardzo źle i wszystko się sypie na głowę, to trzeba sobie powiedzieć XD, szeroko się uśmiechnąć, nagle życie staje się spokojniejsze, wszystko nam się układa, nie przejmujemy się prawie wcale i to rzeczywiście działa. To bardzo często, kiedy jestem naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, to wpadam w taki nastrój, że już sobie żartuję z wszystkiego dookoła, ponieważ wiem, że nie ma się co przejmować i wtedy trzeba się po prostu szeroko uśmiechnąć i pożartować z tej złej sytuacji, czy też rzucić jakiś czarny dowcip. No, epikurejskie podejście, ale i też strategiczne. W ogóle ma pan różne jakieś metafory, które są ciekawe. Na przykład betonowe koło ratunkowe. Dokładnie. To jest to, o czym pani mówiłem, że jeżeli uderzamy do systemu drugiego, skierowanego na logiczną analizę, na myślenie takie zaawansowane, to ludzie nie lubią odbierać takich komunikatów. To zużywa wiele naszego wysiłku, wiele kalorii, koncentracji. Unikamy tego. Wolimy posługiwać się systemem pierwszym. Widzimy lwa, uciekamy na drzewo i nie myślimy w ogóle. W związku z czym trzeba mówić do ludzi metaforami, trzeba używać plastycznych porównań. I kiedy zastanawiałem się, jak określić tą tarczę antykryzysową, do której miałem wiele zastrzeżeń, no to mógłbym oczywiście, co zresztą robiłem, wymieniać po kolei te artykuły, które powinno się przeformułować, czy rzucać inne pomysły, ale zamiast obok tego powiedziałem, że jest to betonowe koło ratunkowe. Każdy od razu to rozumie, jak działa betonowe koło ratunkowe. Rzucamy je komuś na pomoc i to mu jeszcze bardziej przeszkadza. I ku mojemu zaskoczeniu fraza się naprawdę dobrze przyjęła. Była potem powtarzana przez dziennikarzy, w wielu mediach się pojawiała, typowe więc zadziałało. NLP, czyli neurolingwistyczne planowanie, czyli właśnie coś, co... Tego akurat nie czytam, ale podejrzewam, że czerpią z podobnych źródeł.
czarny łabędź. Tak jest. Proszę to rozwinąć. To są takie skojarzenia, które właśnie osoby piszą. Czarny łabędź Mencena. Może nie tyle Mencena, co Nassima Taleba, mojego ulubionego, staje się pisarza współczesnego i chyba jedyną osobę, której mogę powiedzieć uczciwie, że jest naprawdę świetnym, współczesnym filozofem. Ten bardzo wykształcony, oczytany erudyta, Libańczyk zresztą, który doktorat zrobił we Francji, a potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, może nie tyle ukuł, co spopularyzował ideę czarnego łabędzia. Mhm. To znaczy, wszyscy twierdzimy, że łabędzie są białe. Mhm. Z przerwy widzimy tylko białe łabędzie. Mamy całą teorię, że łabędzie są białe. I kiedy jesteśmy bardzo pewni, że łabędzie są białe, nagle pojawia się czarny łabędź i rozwala nam całą tą teorię. Więc czarny łabędź jest to zjawisko, które było nie do przewidzenia, którego się nie spodziewaliśmy, które to jest pierwsza jego cecha. Druga jest taka, że ma doniosłe znaczenie dla rzeczywistości. I trzecia cecha czarnego łabędzia, że już po fakcie my to sobie racjonalizujemy, twierdzimy, że w sumie to albo to przewidzieliśmy, albo byliśmy w stanie to przewidzieć. I Nassim Nicholas Taleb twierdzi, że czarne łabędzie są bardzo częste, częstsze niż nam się wydaje i w zasadzie kształtują naszą rzeczywistość. Są głównym motorem jakby całego postępu tego, co się dzieje. I teraz, jeżeli zgodzimy się z Talebem, że to czarne łabędzie kształtują naszą rzeczywistość, to musimy z tego wyciągnąć wniosek, że to oznacza, że przyszłość jest nieprzewidywalna, że nie jesteśmy w stanie nic prognozować, bo w każdej chwili musimy brać pod uwagę to, że ten czarny łabędź się pojawi i wszystkie nasze prognozy rozbije w puch. Takim ewidentnym czarnym łabędziem był oczywiście 11 września 2001 roku. Nikt się tego nie spodziewał i całkowicie zmieniło to całą politykę zagraniczną, czy też kierunek zainteresowań Stanów Zjednoczonych. Miało to olbrzymi wpływ na całą rzeczywistość. W Polsce takim czarnym łabędziem był oczywiście Smoleńsk, który zupełnie zmienił polską politykę. Wszystko, co pisano o polityce polskiej, wewnętrznej, o tym, jak to się rozwinie, stało się nieaktualne po Smoleńsku. No obecnie takim wielkim czarnym łabędziem jest oczywiście koronawirus. W lipcu, sierpniu zeszłego roku nagrałem właśnie filmik o czarnym łabędziu, kiedy ostrzegałem ludzi, żeby nie brali za bardzo za pewnik tego, że już zawsze będzie dobrze, że sytuacja gospodarcza zawsze będzie dobra, bo może przyjść kryzys i oni wtedy na tym stracą. Radziłem, żeby za bardzo się nie zadłużać, żeby ograniczać takie wydatki związane z odsetkami, żeby nie przeinwestowywać, żeby brać pod uwagę, że pojawi się czarny łabędź i może komuś zaszkodzić. No minęło pół roku z hakiem i pojawił się czarny łabędź, czyli koronawirus. PKB nasze spadło 8%, świat całkowicie się zmienił. Mnóstwo ludzi zbankrutowało, mnóstwo ludzi straciło wiele pieniędzy, bo niestety nie brali pod uwagę tego, że ten czarny łabędź może się pojawić. I czarny łabędź właśnie Nassima Taleba jest książką, którą polecam absolutnie każdemu. Ona ma bardzo duży wpływ na to, jak powinien myśleć zarówno polityk, przedsiębiorca, ale też pracownik, czy też ojciec rodziny. Sądzę, że każdy powinien w swoim życiu, w swoim planowaniu brać pod uwagę to, że czarne łabędzie co jakiś czas się pojawiają, że nas otaczają i bardzo mocno kształtują naszą rzeczywistość. Bardzo często ulegamy iluzji, że świat jest przewidywalny. On nigdy nie był przewidywalny. Czasami wydaje mi się, że kiedyś świat był przewidywalny. Nie był też. I z tym czarnym łabędziem jeszcze się wiąże świetna analogia, którą uwielbiam powtarzać, to znaczy indyk. To jest tak, że jak mamy indyka, będzie nam pasowało trochę do tych norek. I ktoś karmi indyka i indyk jest przekonany, że jest dobrze. Z każdym dniem jest przekonany, że jest coraz lepiej, ma coraz więcej jedzenia, rośnie coraz bardziej. Z każdym kolejnym dniem indyk jest przekonany, że jest bezpieczny. Tego przekonanie z każdym dniem jest coraz większe. Aż przychodzi święto dziękczynienia i indyk traci głowę w dniu, w którym jego przekonanie o własnym bezpieczeństwie było największe. I jeżeli naniesiemy taki wykres rozwoju indyka, no to on tak sobie powoli rośnie i nagle spada. To jest czarny łabędź dla tego indyka. I dla nas takim czarnym łabędziem był właśnie koronawirus, jeżeli spojrzymy na wszystkie wyniki gospodarcze, że bezrobocie jest takie i nagle bam. Czy gospodarka rośnie tak i nagle bam. Na wszystkich wykresach za 2020 rok mamy taką wielką kreskę w górę albo w dół właśnie tego czarnego łabędzia, który nam tłumaczył, że ci, którzy na tym najbardziej stracili... Komar mam pan na skroni. Tej? Tak. Odleciał. Niestety. Ale komary można zabijać. Można. Czyli komary nie mają ochrony, która przysługuje pozostałym zwierzętom. Bardzo się z tego cieszę. W każdym razie taka rada Taleba to właśnie, żeby nie być indykiem.
Jest takie stare przysłowie, tak? Myślał indyk o niedzieli. Dokładnie. W sobotę łeb mu ścieli. To jest też ciekawa sprawa. To muszę opisać w książce, którą mam już w głowie. Niestety nie mam czasu, żeby ją napisać, ale kiedyś na pewno ją przeleję na papier. Ona też trochę stoi w obronie konserwatyzmu, ponieważ mamy takie zjawisko, że na podstawie jakichś badań naukowych czy aktualnych przesądów ludzie chcą wprowadzać daleko idące zmiany w naszym życiu. Bo na przykład z badań naukowych wynika, że nie należy jeść mięsa, albo jakiś inny pogląd jest uzasadniany. I ja stoję na stanowisku, że jeżeli jakiś pogląd, ale zresztą również, czy jakiś zwyczaj przetrwał przez tysiące lat, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że on jest pożyteczny i słuszny. Bo gdyby nie był, to kultury, które kultywowały ten zwyczaj, by po prostu nie przetrwały. A z jakiegoś powodu niektóre systemy moralne, niektóre systemy etyczne, niektóre rodzaje zachowań, tradycji, przesądów przetrwały, a inne nie. Jeżeli zgodzimy się z tą myślą darwinowską, że tu dochodzi do takiej selekcji i niektóre poglądy są silniejsze od innych, no to należy wziąć poważnie pod uwagę, że może one są słuszne. I jeżeli ktoś twierdzi, że taki pogląd jest niesłuszny i być może ma na to nawet jakieś silne argumenty, to powinien jednak z tyłu głowy mieć to, że ten pogląd przetrwał, załóżmy, przez 2000 lat, w związku z czym anulowanie tego przesądu czy też tego zwyczaju może mieć zupełnie nieokreślone i nieprzewidywalne konsekwencje. I twierdzę, że gdyby głębiej zastanowili się nad tym współcześni architekci naszego życia, osoby, które bardzo promują alternatywne sposoby budowania rodziny czy też wychowywania dzieci, to by być może do takich rewolucji, które obecnie widzimy na Zachodzie, nie doszło. Zgadzam się z panem pod tym względem, że pan powiedział, że też znowu wrócimy do tego mięsa, no, że rozumiem, że pan też do tego się odwoływał, prawda? Że ludzie od początku właściwie od tej wspólnoty zbieracko-łowieckiej też polowali, potem zaczęli hodować zwierzęta i je zjadać. I że możemy się przez te tysiące lat do tego stosować, ale jeszcze ileś lat temu ta hodowla wyglądała zupełnie inaczej i również nasze spożycie mięsa było zupełnie inne. Ja jestem znacznie starsza od pana, ale właśnie no, pamiętam z dzieciństwa. Oczywiście byłam z takiego domu, że mogliśmy jeść mięso, ale ono było w sumie dość rzadko. Znacznie częściej jadło się ziemniaki, kasze. To być może z innych przyczyn w czasie pani młodości było mniej mięsa. Znaczy to nie jest innego, znaczy oczywiście, mówię gospodarczo, powiedziałam, że w moim domu, tak, że tutaj nie było, ale też na świecie też się jadło mniej mięsa, no i też te hodowle wyglądały inaczej, prawda? No to było, jechało się w Polskę, to prawie każde gospodarstwo to była jedna czy dwie krowy i parę kurek właśnie, Lolek trzeba będzie na łańcuch wziąć, parę kurek na jajka dla rodziny. Dzisiaj wsie są puste, nie ma zwierząt, są tylko ogromne ilości zwierząt, które się hoduje i na przykład podając im hormony. I tego nie było w tradycji, żeby kurczaki karmić hormonami. I są pewne konsekwencje zdrowotne. I ja tutaj się z panem zgadzam, że właśnie to przetrwało, ale już nie w tej tradycyjnej sposób. Ja również się z panią zgadzam. Oczywiście, że tak. Twierdzę, że większość współcześnie produkowanego jedzenia jest bardzo niezdrowa. To jest, w życiu jest tak, to też chyba Taleb zauważył, to jest naprawdę bardzo mądry człowiek, jeżeli pani nie czytała, to bardzo polecam. Przede wszystkim Czarny Łabędź, a potem Antykruchość. Antykruchość sądzę, że jest jeszcze ważniejsza, ale warto zacząć i od Czarnego Łabędzia. I linki Łabędzia państwu przekażemy. Zresztą, jak nagrałem to ten filmik o Czarnym Łabędziu, mnóstwo osób chciało potem go kupić, książkę. Okazało się, że już jej nie ma, została wykupiona. Nie wiem, czy pod wpływem tego filmu. Na szczęście kolejne wydawnictwo nabyło prawa do książki i doszło do kolejnego druku, znowienie, więc tak. Książka została wznowiona, można ją kupić. Zachęcam, mimo że złotówki z tego nie mam. Wydawca nawet dziękuję nie powiedział, a przekonany jestem, że jakiś swój wpływ na sprzedaż tej książki w Polsce miałem. Wracając do pani spostrzeżenia. Oczywiście, że tak, że obecne mięso, wracając do Taleba, bo się zagubiłem, zbyt dużo dygresji. W życiu jest tak, że jeżeli coś przynosi nam krótkoterminową przyjemność, to prawdopodobnie w długim terminie jest szkodliwe i odwrotnie. Jeżeli krótkoterminowo coś kosztuje nas wysiłek czy odrobinę cierpienia, to prawdopodobnie w długim terminie na tym zyskujemy. I idąc z tą zasadą, jeżeli ktoś
kupuje najtańsze, te najbardziej przemysłowe jedzenie, to bardzo sobie szkodzi. Niestety skutki tego będzie widział po wielu, wielu latach, być może na starość, być może w średnim wieku. I oczywiste jest dla mnie, że obecny sposób hodowania jedzenia jest niewłaściwy i bardzo nam szkodzi. Żywienie się w fast foodach, czy różnego rodzaju właśnie tam chemicznie przetworzone rzeczy prawdopodobnie bardzo szkodzą naszemu zdrowiu. Problem jest tylko taki, że ludzie chcą jeść to jedzenie i nie bardzo jest pomysł, jak ich do tego zniechęcić. Jeżeli ktoś będzie produkował żywność według tradycyjnych zasad, to ona po prostu będzie bardzo droga. I nie każdego stać na to, żeby tą droższą żywność kupować. Większość ludzi albo nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, albo je po prostu lekceważy, kupują takie najtańsze rzeczy, no i kiedyś swoim zdrowiem niestety za to zapłacą. No, chociaż co prawda, jak pan, jest też takie zaburzenie w sumie dosyć nowe, zaburzenie żywienia psychologiczne, jak było właśnie tam anoreksja, bulimia i teraz jest też ortoreksja, czyli takie bardzo przestrzeganie diety, czyli bardzo wszystko zdrowe, jakieś koktajle z jarmużu, kasze, przeczyszczania w organizmu, detoksy. Mogę sobie jeszcze na jedną dygresję pozwolić? Każdą. Bardzo pani dziękuję, naprawdę jestem pod wrażeniem, ile mogę to powiedzieć pani w programie. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, być może to niektórych widzów zainteresuje, że podobną logikę należy dostosować do mediów społecznościowych, ponieważ kiedyś nie było mediów społecznościowych. I teraz gdyby jakiś polityk powiedział, że należy, dajmy na to, zakazać Facebooka, albo zakazać korzystania z Facebooka dzieciom albo nastolatkom, to by go ludzie wyśmiali, że jak można mówić takie głupoty, przecież to jest normalne, że dzieci korzystają z Facebooka. Ale gdyby ta sama osoba powiedziała, że dzieci nie powinny palić papierosów albo pić alkoholu, no to tak, oczywiście, bo to jest szkodliwe. Teraz pytanie, czy media społecznościowe są szkodliwe dla dzieci, czy też nie. Sądzę, że to całkowicie rozwala gospodarkę hormonalną, tak, dzieci, te wszystkie hormony, czy to drugie słowo, nie pamiętam, nie znam się na chemii. Takie rzeczy, które tam nam się w mózgu pojawiają. Endorfiny? Endorfiny na przykład. Czy ten kortyzol i tak dalej. Tak jest, jakie jest właściwe słowo, które określa to? Czy kortyzol to jest, znaczy to chyba są to same hormony. Czyli to dobrze są hormony, tak, to są hormony. Czyli to rozwala gospodarkę hormonalną dzieci. Korzystanie z mediów społecznościowych całkowicie eliminuje ich możliwość skupienia się, zapamiętania jakiejś rzeczy. I to widzę nawet po sobie, już jestem dorosłym człowiekiem, ale przez to, że niestety z powodów zawodowych muszę dużo korzystać z mediów społecznościowych, spada mi koncentracja. Nie jestem w stanie 2 godziny czytać książki bez jakiejś przerwy na poskrolowanie Facebooka, ponieważ mój mózg się domaga tego kolejnego dopływu tych hormonów. I na osobę dorosłą to ma trochę mniejszy wpływ, podobnie jak alkohol, ale to niestety dla osób takich młodszych jest dewastujące. I też powinniśmy właśnie tą logikę, że jeżeli coś jest zupełnie nowe, jeszcze niesprawdzone, czy to będzie właśnie media społecznościowe, czy nowy rodzaj produkcji mięsa, czy jakieś nowe chemiczne paskudztwo, które ktoś nam wstrzykuje do organizmu, to powinniśmy się 3 razy zastanowić, czy to na pewno nie będzie miało długoterminowych, negatywnych konsekwencji dla naszego życia. Co, słuszna uwaga, ale przede wszystkim przypomniał mi pan, tak mi się dobrze z panem rozmawia, że zapomniałam, że mamy pytania od widzów, czyli właśnie media społecznościowe, i przechodzę do dalszych pytań, jeśli pan pozwoli. I tu mam pytanie, jak zawsze niezawodne. Szymon mówi, i jak pan Mencen podchodzi do współpracy w ramach Konfederacji z ludźmi o wyraźnie odmiennej perspektywie na inne niż ekonomiczne kwestie światopoglądowe, o ile takie różnice są? To znaczy tak, no. Różnice oczywiście, że są. Gdybyśmy się nie różnili, to początkowo nie bylibyśmy w różnych partiach, ale to, że w jednej partii ludzie mają inne poglądy na niektóre sprawy, w żaden sposób nie uniemożliwia nam współpracy. Nie ma, zdaje się, w Polsce partii, gdzie wszyscy byliby jednomyślni. Te różnice są zawsze i one oczywiście są znacznie mniej problematyczne, póki jesteśmy w opozycji, bo możemy się po prostu sprzeciwiać temu, co proponuje nam obecna władza. Być może w niektórych sprawach byłby problem, kiedy jeżeli, jak już nam uda się przejąć władzę, ale póki co skupiamy się na tym, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli, i staramy się zbudować, przynajmniej ja się staram, ale moi koledzy również, pewną syntezę naszych poglądów. Tu mogę podać przykład. Na samym początku naszej współpracy jeszcze
w roku 2018 odniosłem wrażenie, że jednym z głównych sporów będzie podejście do imigracji, ponieważ Ruch Narodowy ma tutaj podejście takie bardzo ostre, że lepiej, żeby prawie nikt do nas nie przyjeżdżał. Tymczasem do tej pory zawsze korwiniści mówili, że każdy może przyjeżdżać pod warunkiem, że chce pracować, a jeżeli chce brać zasiłki, to nie. No i był ewidentny spór pomiędzy tymi dwoma wizjami. Wtedy na przykład ukułem następujące rozwiązanie tego sporu. Zauważyłem analogię z efektami zewnętrznymi. To jest tak, że jeżeli ktoś stawia, załóżmy, fabrykę, która zatruwa środowisko, no to rzeczywiście czerpie jakieś dochody z tego, że ma tą fabrykę, ale z kosztami tej swojej działalności obarcza ludzi, którzy tam mieszkają. No i pytanie jest takie, czy będąc wolnościowcem, zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej, możemy temu człowiekowi zabronić trucia innych? No wydaje się, że możemy. Że możemy te efekty zewnętrzne ograniczać. I teraz, gdyby ten ktoś postawił fabrykę w XV wieku albo w XIV, nie miałoby to żadnego znaczenia. Wtedy ludzki wpływ ludzi na klimat, na środowisko był prawie że zerowy. Jeżeli jednak pojawia się wiek XIX, XX, widzimy, że mamy coraz większy wpływ na nasz klimat, to nasza troska o ochronę środowiska po prostu rośnie i większy wpływ wywieramy na producentów, tak żeby nas może nie truli, żeby nasze rzeki były czystsze i powietrze również, żeby dało się nim dobrze oddychać. I podobnie jest z imigracją. Póki ta imigracja jest śladowa, pojedyncze osoby się przemieszczają, nie ma to żadnego wpływu na gospodarkę czy na społeczeństwo, raczej ma wpływ pozytywny. Polskę w sporej mierze budowali imigranci. Mnóstwo ludzi, którzy budowali polski naród nawet, przecież przyjechało z zagranicy, same niemieckie nazwisko, więc to było wpisane w naszą kulturę. Jeżeli jednak tych osób byłoby zbyt dużo, to się pojawia taki efekt zewnętrzny. Wyobraźmy sobie 5-tysięczne miasteczko, gdzie ktoś buduje fabrykę na 10 tysięcy pracowników, ściąga ich z Bangladeszu i buduje jakieś takie obozy dla nich. No i pytanie, czy to będzie miało wpływ na lokalną społeczność? Będzie miało, bardzo duży. W związku z czym ta lokalna społeczność powinna móc powstrzymać taki rodzaj prowadzenia biznesu, ponieważ koszty zewnętrzne, które oni poniosą, będą po prostu zbyt duże. I dokładnie to samo jest z imigracją. Kiedy ona się robi masowa, kiedy ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się danego społeczeństwa, to należy się zastanowić, czy to na pewno jest dobry pomysł. Póki ona nie jest masowa, nie ma żadnego problemu. Tu użyłem innej analogii, że gdyby do Polski chciał przyjechać niemiecki myśliwy z dwururką, to bym go oczywiście mu nie przeszkadzał, czemu miałby nie przyjechać. Gdyby jednak do polskiej granicy zbliżała się niemiecka dywizja pancerna, to przestałbym być takim zwolennikiem otwartych granic. Ładne porównanie, jak zawsze metaforyczne. Przejdziemy do tych pytań, dobrze? Z kolejnych. Pan Kuba, i tutaj dużo cyfr się pojawia, nie będę tego. Jaka byłaby Pana pierwsza decyzja jako ministra finansów, a jaka jako prezesa Rady Ministrów? Często mnie ludzie pytają, jak wyglądałby idealny ustrój albo idealne państwo, gdybym wszystko mógł ułożyć po swojemu. Zawsze odmawiam odpowiedzi na tak postawione pytania, ponieważ wiem, że w przewidywalnej przyszłości nie będę miał takiej możliwości, a że czas mam ograniczony, to wolę go poświęcić na rozważania bardziej praktyczne. Nie wiem, co byłoby moją pierwszą decyzją jako minister finansów. To, co wiem, to to, żebym się prawdopodobnie na kilka miesięcy w tym gmachu na Świętokrzyskiej zamknął i cały czas wolny poświęcał na liberalizowaniu polskiego prawa gospodarczego i upraszczaniu podatków, ponieważ miałbym pełną świadomość, że nie wiem, ile czasu bym tam mógł zagościć, więc postanowiłbym wykorzystać aktywnie każdą godzinę. Zresztą pomysłów, które mam, jak uprościć nasze polskie prawo podatkowe, ja mam dziesiątki. Przecież przed kampanią wyborczą zaprezentowałem tak zwanych 100 ustaw Mentzena, żeby pokazać, że mamy gotowe pomysły, co chcemy robić, więc tych rzeczy, które bym zmienił, są dziesiątki, jeżeli nie setki. Bym ruszył do tego bardzo intensywnie, ale naprawdę nie potrafię powiedzieć, co byłoby pierwszą decyzją, zwłaszcza, że minister finansów pełni rolę raczej wykonawczą, a prawo jest ustalane w Sejmie. Prawdopodobnie, gdybym mógł na szybko zmienić jedną rzecz, no to bym wywalił ustawę o podatku od spadków i darowizn, ponieważ uważam, że łupienie wdów i sierot jest wyjątkowo niegodziwe. Jakub Sulkowski pyta i pan Jakub pyta tak, jak w prosty sposób rozmawiać z ludźmi o ekonomii? Czy da się w ogóle wytłumaczyć Szaremu Kowalskiemu to, że PiS tak naprawdę nie zapewnia Polsce dobrobytu, za to zadłuża nasze wnuki i prawnuki?
jest właśnie to zagadnienie, z którego być może zaczęliśmy, że ciężko się ludziom mówi o gospodarce czy o ekonomii. Ekonomia w ogóle. Raz, że to jest mało emocjonalne, a dwa, że nawet wśród samych ekonomistów są spory dotyczące podstawowych kwestii. Z najróżniejszych powodów ekonomiści nie mogą się ze sobą dogadać, są różne szkoły ekonomii i praktycznie każdy pogląd ekonomiczny znajdzie jakiegoś ekonomista, którego będzie popierał. Więc każdy oczywiście twierdzi, że to on ma rację i to inni się mylą, ale obiektywnie nie to ciężko stwierdzić, czy tak jest w rzeczywistości. Ja dużo piszę o podatkach, jestem zresztą doradcą podatkowym, dużo piszę o ekonomii, jestem ekonomistą, ale nie mam głębokiego przekonania, że jesteśmy w stanie z tym trafić do zupełnie każdego człowieka. Twierdzę, że żeby uderzyć do opinii publicznej szeroko, trzeba raczej mówić o rzeczach, które ludzie rozumieją. To są raczej sprawy światopoglądowe, a mniej gospodarcze. Z jakimi pan albo pani Abert Second, z jakimi postulatami lewicy mógłby się pan zgodzić? Bardzo ciekawe pytanie. Wbrew pozorom jest trochę takich postulatów. Chociażby sprawa ochrony środowiska. Wiem, że lewicy leży na sercu ochrona środowiska. I bardzo dobrze. Twierdzę zresztą za Rogerem Scrutonem, że konserwatyzm zawiera w sobie troskę o dobro wspólne, w tym o środowisko. Zastaliśmy tą planetę w jakimś kształcie i za bardzo nie powinniśmy jej demolować i powinniśmy ją zostawić również swoim dzieciom. W związku z czym w sprawie ochrony przyrody czy też ochrony środowiska myślę, że miałbym wiele punktów wspólnych z lewicą. Czyli jeśli można wejść w słowo, to od czego zaczęliśmy naszą rozmowę i pan powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną w stosunku do zwierząt, czyli możemy eksploatować, ale jeśli chodzi o już sprawy związane z przyrodą, drzewostanem, rozumiem, to powinniśmy być bardziej ostrożni. Jedno jest niezwiązane z drugim. Jeżeli w jakiejś wielkiej farmie wyhodujemy milion norek, następnie je zabijemy, zrobimy z nich futro i wygenerujemy tam kolejny milion norek, to środowisko tego nawet nie zauważy, bo te norki mają wielkie nieszczęście mieszkać na tej farmie, a nie w środowisku. Więc akurat to nie wpływa na środowisko, ale gdybyśmy mieli wykarczować wszystkie lasy, zawrócić rzeki, to tak to już wpłynęłoby na środowisko. No też, jeśli można znowu wejść w słowo, to też właśnie tak sobie myślałam, że to dla konserwatystów, narodowców, że powiedzmy nasze lasy są takim dobrem narodowym. Też szczególnie na te stare puszcze i tak dalej. To jest coś, co powinniśmy też naszym dzieciom i wnukom zostawić. Natomiast to, co widzimy, się dzieje od lat, ale szczególnie ostatnie lata, to tak można powiedzieć, prywatne lasy państwowe, które mocno wycinają te lasy. I tutaj pomyślałam sobie, że tutaj lewica mogłaby się dogadać z konserwatystami w tej sprawie. Nie wiem, czy do końca, ponieważ ja nie wykluczam ścinania drzew i sadzenia na nich miejsca kolejnych. Zresztą to, że lasy są państwowe, nie jest moim ideałem. Kiedyś lasy były prywatne i nie mieliśmy problemu z lasami, ponieważ każdy właściciel lasu rozumiał, że jak zetnie drzewa i nie posadzi nowych, no to te drzewa nie wyrosną i jego las straci wartość. No ale też nie było takiej gospodarki, żeby tak wyciąć wszystko no, i tak dużo teraz gdzieś też, ale zalesie nie w Polsce, z tego co wiem, to jest rośnie, ciągle a nie maleje. Ale więc jakoś źle nie jest. I puszcz też raczej chyba nikt nie wycina, chyba że tam jakieś szkodniki są, ale ja się na lasach nie znam, więc nie jestem ja patrzę dobrym na to, partnerem. Co lata, od lat jeżdżę na Mazury, w to samo miejsce, od urodzenia właściwie. No i w moim dzieciństwie był w jednym miejscu był ogromny rezerwat. I po 89 roku zdjęte płoty i już właściwie tam prawie drzew nie ma, więc to niestety pokazuje, że takie rzeczy się dzieją. Kolejna rzecz, którą bym się zgodził, może nie chodzi tyle o diagnozę przyczyn, ale ocenę skutków. Lewica sądzę, że słusznie zauważa, że w wielu państwach zachodnich, na przykład w Stanach Zjednoczonych, poziom życia się pogarsza, że sprawy nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać, że młodzi często nie mają szansy na dobrą pracę, wynagrodzenia nie rosną, zyski tych wielkich koncernów rosną, giełda idzie do góry, a przeciętnemu Amerykaninowi wcale nie żyje się lepiej. I to są słuszne obserwacje. Problem polega właśnie na tym, że lewica, to co jest obecnie w Stanach, utożsamia z kapitalizmem, a prawica broniąc kapitalizmu, broni tego, co było, a nie tego, co jest teraz. I jeżeli spojrzymy na definicję kapitalizmu, to nie jest tylko prywatna własność środków produkcji, ale prywatna własność środków produkcji
plus konkurencja. Mhm. Obecnie w Stanach w wielu branżach nie mamy konkurencji. Mhm. Mamy jakieś oligopole, 2, 3, 4 firmy, które w wyniku z jednej strony zaniżonych stóp procentowych, z drugiej strony przesadnych regulacji zdominowały rynek, wykosiły mniejsze firmy, narzucają swoje ceny, przez to koszty życia rosną, dzielą się pracownikami tak, że ci pracownicy nie funkcjonują na wolnym rynku. Przecież wyszła słynna sprawa listów pomiędzy prezesami chyba Microsoftu i któregoś z innego gigantów technologicznych, gdzie jeden do drugiego miał pretensje, że przyjęli inżyniera, który wcześniej pracował dla nich, ponieważ doszło to do tego stopnia, że podzielili pomiędzy siebie inżynierów. Jak ktoś pracował w jednym gigancie technologicznym, to była niepisana zasada, ale omawiana w trakcie rozmów, że ta druga firma go nigdy nie zatrudni po to, żeby nie dochodziło do wzrostu wynagrodzeń, żeby te zyski zachowywali dla siebie. W związku z czym widzę, że współczesny kapitalizm albo to, co z niego zostało, prowadzi do wielu niefortunnych konsekwencji. Standard życia ludziom się pogarsza. Te zyski są zatrzymywane przez wąskie grono właścicieli tego kapitału. Spieram się tylko co do przyczyn tego zjawiska. Mhm. To znaczy twierdzę, że nie są to mechanizmy naturalnie wbudowane w kapitalizm, tylko doprowadziła do tego swoimi interwencjami polityka państwowa. Mhm. Tak, to myślę, że rzeczywiście podobnie z lewicą i z tą też różnicą, jaka jest. Pan Wojciech, panie Sławomirze, jeżeli miałby pan przekonać zwolenników modelu skandynawskiego, to jest wysokie podatki, przewaga państwowych instytucji nad prywatnymi i większa opieka nad obywatelem. Do swojej racji w kwestii działania państwa, to jest niskie podatki, przewaga prywatnych instytucji nad państwowymi. To jakie kwestie poruszyłby pan, by daną osobę przekonać? To jest bardzo szeroki temat. Mhm. Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Zauważę tylko, że to nie jest tak, że pod każdym względem w Skandynawii jest gorzej niż u nas. Nie mówię oczywiście o poziomie życia, tylko o systemie gospodarczym, czy też roli państwa. Nie bez powodu Dania i Szwecja są w czołówce państw pod względem wolności gospodarczych. Mhm. Tam tych regulacji wiele nie ma. Pomysł oczywiście jest taki, że podatki muszą być wysokie, ale w zamian za to Skandynawowie dostają usługi publiczne w bardzo wysokiej jakości. Niestety w Polsce, przynajmniej dla pracowników, podatki również są wysokie, a standard usług publicznych jest po prostu tragiczny. Więc jeżeli spojrzymy na chociażby opodatkowanie firm, ono jest dobre w Szwecji. CIT w Szwecji jest niewiele wyższy niż w Polsce. W Szwecji już od wielu lat nie mam przed podatku spadków, a w Polsce cały czas jest, więc pod wieloma względami Szwecja ma lepsze rozwiązanie. Ale w tej pierwszej linii się przecież nie płaci podatków za sobie. W pierwszej linii nie, ale nie zawsze ludzie dziedziczą tylko po sobie w pierwszej linii. To jest słynny przykład środowisk spod znaku LGBT, że oni chcą dziedziczyć po sobie. To będzie też takie to jest kolejna rzecz. Ja też bym chciał, żeby dziedziczyli po sobie, to znaczy chciałbym, żeby każdy mógł dziedziczyć po każdym bez podatku od spadków, co całkowicie rozwiązuje ten problem. Twierdzę, że... Ale bez związków partnerskich? Oczywiście, że bez związków partnerskich. Uważam, że jeżeli ktoś chce komuś w testamencie przekazać swój majątek, to państwu nic do tego. On już zapłacił podatek od dochodu, który zgromadził i nie widzę żadnego powodu, żeby opodatkowywać to po raz kolejny. Bez znaczenia, czy to jest jego partner, kolega, przyjaciel, wujek, stryjek, czy idol. Każdy może dziedziczyć po każdym. I nie widzę tu powodu, żeby robić żadne ograniczenia. Zresztą w Szwecji bardzo długo był bardzo wysoki podatek od spadków, który prowadził do tego, że rodziny były po prostu wydziedziczane. Jeżeli było małżeństwo i na przykład, czy związek jakiś tam partnerski, czy jakieś inne, i na przykład głowa rodziny umierała, to jeżeli żona z dziećmi chciała odziedziczyć dom, to musiała zapłacić jakąś potworną sumę, rzędu kilkudziesięciu procent tego domu, więc dom trzeba było sprzedać. To było coś potwornego. Doszło nawet do tego, że pewna, nie pamiętam teraz nazwiska, kiedyś o tym mówiłem, pewna dziedziczka fortuny umarła. Ona miała dużo akcji jakiejś spółki giełdowej. I moment do ustalenia kwoty, od której trzeba było naliczyć podatek od spadków, to był dzień śmierci, zdaje się, że jej męża, albo jej, już nie pamiętam, że ona odziedziczyła po mężu, a potem miały po niej dziedziczyć jej dzieci. No i ludzie się szybko zorientowali, że skoro jej dzieci odziedziczyły teraz sporo akcji tej spółki,
to będą musieli sprzedać te akcje, żeby zapłacić podatek od spadków. A jeżeli one będą chcieli sprzedać te akcje, to znaczy, że cena ich spadnie, w związku z czym sami zaczęli sprzedawać akcje i doszło do tego, że kiedy już dzieci zorientowały się, co się dzieje, te akcje były na takim poziomie, że gdyby je sprzedali, to by im nawet nie wystarczyło na ten podatek od spadków, więc zostali całkowicie wydziedziczeni. Za to najbogatsi Szwedzi ze swoim majątkiem uciekali za granicę. Nie bez powodu IKEA należy do fundacji zarejestrowanej w Holandii, po to właśnie, żeby nie zapłacić olbrzymiego podatku od dziedziczenia. Więc to był podatek, który w największym mierze obciążał klasę średnią, a nie najbogatszych Szwedów. Jeżeli zresztą spojrzymy, jak wygląda rotacja wśród najbogatszych Szwedów, czy też Amerykanów, to w Ameryce mamy jednak sporą rotację. Tam co pokolenie, co 10 lat, kto inny jest najbogatszy. Można fortunę stracić albo zarobić. A w Szwecji od dekad te same rodziny mają największą część majątku. I nierówności majątkowe, nie dochodowe, ale majątkowe, w Szwecji są wyższe niż w Stanach Zjednoczonych. W wyniku właśnie tej cechy szwedzkiego systemu podatkowego. Więc Szwecja nie pod każdym względem jest gorsza od Polski, pod kątem gospodarczym, z punktu widzenia wolnorynkowca. Pod wieloma względami Szwecja jest lepsza. A co do tego, jak przekonać zwolennika państwa dobrobytu szwedzkiego do tego, że to należałoby trochę zliberalizować, to już sprawa jest trochę cięższa. Oczywiście mam tu przyszykowane argumenty. Możemy chociaż porównać sytuację Szwecji 150 lat temu, 100 lat temu, 50 lat temu i teraz. Otóż Szwecja na początku XIX wieku była biednym państwem gdzieś tam na boku Europy, gdzie ludziom się naprawdę nie żyło zbyt dobrze i wtedy w połowie XIX wieku przeprowadzono wiele reform, w wyniku których Szwecja zaczęła się szybko rozwijać. Tam rozbito jakieś monopole państwowe, pojawiła się konkurencja. Szwecja stała się jednym z najszybciej rozwijających się państw na świecie. Udział państwa w PKB szwedzkim na początku XX wieku to było 4% czy coś koło tego. Szwedzi byli bardzo bogatym, szybko rozwijającym się państwem, które dopiero tam w okolicach II wojny światowej zaczęły wprowadzać ten socjalizm i od tego momentu poziom Szwecji tam w rankingach najbogatszych państw w przeliczeniu na mieszkańca spada. Czyli Szwedzi, którzy kiedyś szybciej rozwijali się niż świat, teraz korzystają z tego, że są bardzo bogaci, ale ich poziom wzrostu spada. Poziom chociażby szwedzkiej opieki medycznej również spada. Kiedyś byli w ścisłej czołówce, już nie są. Więc jeżeli spojrzymy na długoterminowe efekty czysto gospodarcze, już pomijając sprawy społeczne, które tutaj są również niezwykle ważne, to ten szwedzki model przestaje do końca dawać radę. No, to by się już dawno rozsypało, gdyby nie ta szwedzka uczciwość, też odporność na korupcję, też pytanie, jakie mechanizmy to spowodowały. Niektórzy twierdzą, że to z tego powodu, że kiedyś tam strasznie surowo karano kradzież, tam obcinano ręce i że w tej ludzkiej psychice zostało to z pokolenia na pokolenie i z tego powodu tej korupcji tam jest mniej. Nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby model szwedzki wprowadzić w Polsce, to podatki oczywiście byłyby wysokie, ale tej uczciwości szwedzkiej by nie było, a poziom usług publicznych niestety dalej dawałby wiele do, pozostawałby wiele do życzenia. Proszę nie mówić jako polityk, że Polacy są mniej uczciwi niż Szwedzi. Pan Daniel M. Jak rozwiązać problem demograficzny na starym kontynencie? Nie da się. Pan jest młody, zdrowy, troje dzieci już jest, ale sam pan tego rzeczywiście problemu nie rozwiąże. To znaczy, z dziećmi jest tak, że to rzeczywiście jedna osoba i grupa osób problemu nie rozwiąże. Możemy co najwyżej porozmawiać na temat, co sprawiło, że mamy problem demograficzny. I tutaj część ludzi twierdzi, że to są sprawy finansowe, że Polaków nie stać na posiadanie dzieci. Jest to nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Ludzie nie mają dzieci z przyczyn zupełnie innych niż finansowe, raczej z przyczyn kulturowych. Obyczajowych. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym była niestety bardzo biednym krajem, zwłaszcza na wsi. Była bieda aż piszczało. Ale byliśmy wtedy w samej czołówce, na całym świecie, jeżeli chodzi o dzietność. To, że w jednej rodzinie było 8 dzieci, to nie było zupełnie nic dziwnego. W okolicach I wojny światowej regionem na całym świecie, gdzie była najwyższa dzietność, to była Wielkopolska. Dzieci było wtedy naprawdę wiele, a była bieda.
co umieralność też była duża. No tak, ale mimo wszystko tak, mimo większość wszystko dzieci tak przeżywała. I był olbrzymi boom demograficzny. W trakcie całego dwudziestolecia międzywojennego w bardzo szybkim tempie rosła liczba Polaków. Zresztą wtedy ZUS miał olbrzymie nadwyżki finansowe, ponieważ było mało emerytów, a bardzo dużo ludzi pracujących. No i potem to się zmieniło. Ostatni boom demograficzny mieliśmy w roku 83. To był szczyt ostatniego boomu, kiedy, jak to właśnie profesor Gwiazdowski mówił, tak, był stan wojenny, nie tak, mieliśmy co robić, robiliśmy was. Ja jestem właśnie z 86 roku, więc już trochę tak krzywo opadało, ale jeszcze tamte czasy. I ten boom już nie wygenerował kolejnego boomu. I teraz, dlaczego twierdzę, że sprawy ekonomiczne nie są tutaj kluczowe? Jeżeli spojrzymy na cały świat, nie ma żadnej pozytywnej korelacji pomiędzy dochodem w danej gospodarce a dzietnością. Jest nawet odwrotnie. Im gospodarka jest bogatsza, tam dzieci tam jest mniej. Najwięcej dzieci się rodzi w biednych państwach azjatyckich czy też afrykańskich, a wcale nie w bogatych państwach. Też zwróciłem uwagę na, czy taka jest moja obserwacja, nie mam na to żadnego dokładnego wytłumaczenia, że największy kryzys dzietności jest w państwach, które przeszły gwałtowną transformację gospodarczo-polityczną. To znaczy, to są takie miejsca na świecie jak Korea Południowa, staje się, że też Singapur, ale też Polska, Węgry, kraje Europy Środkowej. Mam wrażenie, że z jakiegoś powodu, nie potrafię go dokładnie opisać, ale widzę tą relację, jeżeli państwo nagle zaczyna robić rewolucję gospodarczą czy ekonomiczną, coś tam się mocno zmienia, jest bardzo duży napływ kultury zagranicznej, takie wstrzyknięcie jednej kultury w drugą, prowadzi to w efekcie do bardzo niskiej dzietności, ponieważ nie każde państwo, które się szybko rozwija, ma niską dzietność. Nawet Turcja przecież dopiero od niedawna mają problemy gospodarcze, ale dzietność tam jest bardzo wysoka. Turcja od wielu lat się rozwijała w miarę szybko, ale to właśnie Turcy obronili się przed tym naporem tej, załóżmy, cywilizacji zachodniej. Więc problemy nie są gospodarcze, są ewidentnie kulturowe. Ludzie nie mają dzieci z najróżniejszych powodów, raczej takich życiowych, to znaczy nie chce im się, czy uważają, że to jest niewygodne, albo z jakiegoś powodu tłumaczą sobie, że nie dojrzeli do tego, albo że są nieodpowiedzialni. Tego też nie da się dobrze wybadać w jakichś takich badaniach socjologicznych, ponieważ nie zawsze ludzie udzielają prawdziwej odpowiedzi. Często się głęboko nad tym nie zastanawiają. Szukają takich odpowiedzi zastępczych, które postawią im w dobrych świetle. Typu na przykład taka klasyczna odpowiedź: ja jestem za mało odpowiedzialna, żeby mieć dziecko. I to ta osoba wtedy myśli, ale jestem dojrzały, tak ładnie. Jestem na tak odpowiedzialny, że rozumiem, że nie powinienem mieć dzieci. Ale według mnie to jest tylko takie samooszukiwanie się, racjonalizacja. I przyczyny są zupełnie inne. Zresztą obecnie w Polsce sam znam rodziny wielodzietne. Wiele pieniędzy oczywiście nie mają w przeliczeniu na jedno dziecko, ale da się w Polsce wychować 8, 10, 12 osobową rodzinę, tylko trzeba naprawdę chcieć i problem w tym, że ludziom się nie chce. Fake Brother. Co sądzi pan o patriotyzmie gospodarczym? Czy dostrzega pan jakieś negatywne konsekwencje tego zjawiska? Właśnie proszę się napić herbaty, bo pan mówił dużo tutaj w gardle na pewno. Tak, to zjawisko co do zasady pożyteczne ma oczywiście negatywne konsekwencje. Teraz musimy rozróżnić patriotyzm gospodarczy w zakresie naszych wydatków konsumpcyjnych, a z punktu widzenia przedsiębiorcy. Jeżeli jesteśmy konsumentem, możemy preferować jeden towar nad drugim z najróżniejszych powodów. Może on mieć, nie wiem, lepsze pochodzenie, lepszy kolor, lepszy kształt. Każdy ma swoją indywidualną tam ocenę użyteczności. I dla wielu osób naturalne jest, że wolą kupować coś polskiego niż zagranicznego. Jest to zupełnie w porządku. Z jednej strony to wspiera polskich producentów, wspiera polską gospodarkę. Z drugiej strony ta osoba lepiej zaspokaja swoje oczekiwanie, ponieważ ma taką chęć, żeby jeść coś lokalnego. I to jest dobre. Jeżeli jednak w ten sam sposób zachowywałby się polski przedsiębiorca, no to byłby problem, ponieważ każdy funkcjonuje nie w oderwaniu od całej gospodarki, ale jest jej elementem. Jeżeli jakiś przedsiębiorca funkcjonujący na rynkach międzynarodowych wybierałby tylko polskich poddostawców, ponieważ chciałby wspierać polską gospodarkę, ale w wyniku tego kupowałby droższe towary niż konkurencja, ewentualnie jakiejś gorszej jakości, no to konkurencja po prostu w długim terminie go wykończy i tyle będzie z tego rozwijania patriotyzmu gospodarczego. Więc twierdzę, że przedsiębiorcy mają obowiązek maksymalizować zysk, dobierać właściwych kontrahentów, bo jeżeli tego nie będą robić, no to niestety konkurencja ich wykończy. Natomiast to, że konsumenci wolą lokalne
lokalnych producentów, czy też lokalne towary jest bardzo miłe i należy to kultywować, nie ma to negatywnych konsekwencji gospodarczych. Tutaj ważne pytanie, pan Kamil Połonowski. Szanowna pani Moniko, pytanie do pana Mencena o system emerytalny. Jak pan wyobraża sobie reformę powszechnego systemu emerytalnego polegającą na jego stopniowej likwidacji? Chodzi mi o okres przejściowy wysokości składek podatków. Co z systemem emerytur rolniczych i mundurowych? Czy będziemy mieli problem z tak zwanym pokoleniem zmarnowanym, czyli takim, na które zostanie zrzucone większość zobowiązań bez żadnej rekompensaty na starość? I pozdrawia pan Kamil serdecznie, my również pozdrawiam. W trakcie debaty przed wyborami parlamentarnymi, to było chyba w RMF FM, dostałem właśnie takie pytanie od pana redaktora. Miałem minutę na odpowiedź. Zmieściłem się w odpowiedzi, ale nikt jej nie zrozumiał. Dlatego potem w nagraniu dla Nam Zależy dostałem to samo pytanie. Miałem chyba 10 albo 15 minut na odpowiedź. Podejrzewam, że nie mamy już tyle czasu. W związku z czym pozostaje mi jedynie odesłać widzów ale dłużej niż minutę, filmu na YouTubie pod tytułem Korwin jest wielkim, wściekłym mamutem, gdzie przez 10 minut bardzo dokładnie tłumaczę, jak wyobrażam sobie reformę systemu emerytalnego. Dobrze, to odeślemy, ale też jeżeli mówimy tutaj o emeryturach, to też taki temat, który mógłby być gorący, ale znowu został jakoś odsunięty w czasie przez Trybunał Konstytucyjny i to jest temat, który ja poruszałam z panem Januszem Korwin-Mikke, czyli są te ustawa dezubekizacyjna i te pozbawianie emerytur, tam potem też miała być ta ustawa degradacyjna, która też wojskowych miała pozbawiać i częściowo też wojskowi też mają to. I wtedy pan Korwin-Mikke na to pytanie, jak do tej kwestii się ustosunkowuje, to użył też takiego bardzo mocnego przykładu, mówiąc o tym, że gdyby kat jego ojcu wykonał karę śmierci, to też by za tym był, żeby ten kat dostał emeryturę, ponieważ jest to jakaś umowa społeczna, którą państwo z obywatelem zawiera. Jaki jest stosunek? No oczywiście taki sam. To znaczy kiedyś w czasach bardziej cywilizowanych było oczywiste, że jeżeli państwo zawierało jakieś zobowiązanie, to następnie musi je wykonać. Już nie pamiętam dokładnie tego przykładu, ale zdaje się gdzieś na ziemiach polskich jeszcze pod koniec XIX wieku albo na początku wieku XX wypłacano jakieś emerytury czy też odszkodowania, mające swoje źródło w czasie wojen napoleońskich. Po prostu kolejne państwa rozumiały, że mają taki obowiązek, to przechodziło tam z kolejnego pokolenia na kolejne pokolenie. Jeżeli raz się zgodzimy, że można komuś zabrać emeryturę, to w konsekwencji zgadzamy się, że ktoś nam może zabierać emeryturę w przyszłości. Jeżeli ktoś zgodził się na jakąś pensję plus jakąś emeryturę w przyszłości, nie możemy go z tego grabić. Jeżeli ten ktoś jest przestępcą, robił bardzo złe rzeczy, łamał prawo, to należy go wsadzić do więzienia, ale tej emerytury nie należy mu zabierać. A już na pewno nie należy stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej. Mm-hmm. Ważne pytanie dla osób mundurowych na pewno i też to wybrzmiało, kiedy pan Korwin-Mikke o tym mówił. Tutaj już właściwie pan Wojciech Adamiec też pytał o to, jak uregulować prawnie kwestie dziedziczenia, ale też tutaj pan o tym mówił. Dostęp do informacji u lekarza i innych problemów, o które moim zdaniem słusznie upominają się homoseksualiści. Nie widzę żadnego racjonalnego argumentu, a jestem konserwatystą, aby utrudniać im zupełnie niepotrzebnie życie. W ten sposób można by rozwiązać większość problemów tych ludzi, a jednocześnie odebrać dużą część paliwa, która aktualnie służy przedstawicielom nurtu LGBT do forsowania swoich pomysłów poprzez pokazywanie, jak to polskie państwo prześladuje ludzi o odmiennej orientacji. Więc tu niestety znowu gra ta sama logika, co z norkami i z kurczakami. Jeżeli zgodzimy się tu na jakieś ustępstwa, to było wielokrotnie przetestowane na Zachodzie, to oczekiwania pójdą dalej. Można teraz mówić, że chodzi tylko o odwiedzanie się w szpitalach, czy też o możliwość dziedziczenia, ale mamy całkowitą pewność, że kolejnym postulatem będzie to małżeństwo homoseksualne wraz z adopcją dzieci. Większość, jeżeli nie wszystkie problemy, które współcześnie artykułują
homoseksualiści w Polsce można rozwiązać bez wprowadzania związków partnerskich. Ja nawet powiem więcej. Ja nie jestem zwolennikiem wprowadzonego przez Napoleona małżeństwa cywilnego. Bym chciał, żeby tylko te małżeństwa były kościelne, ewentualnie jakieś inne, kto tam sobie co wymyśli. Nie powinno państwo w ogóle ingerować w to, jak ludzie ze sobą żyją. Dziedziczenie całkowicie, znaczy podatek od dziedziczenia, od spadków należy po prostu znieść. To, kto kogo odwiedza w szpitalu, nie rozumiem, czemu państwo to reguluje, to każdy powinien sam decydować, kto go może odwiedzać w szpitalu, a kto nie. Nie wiem, czemu to jest. Nawet nie wiem, czy to jest rozwiązywane na jakiejś drodze ustawowej, prawdę mówiąc, ale nie rozumiem, czemu ktoś miałby nie mieć prawa do odwiedzenia bliskiej sobie osoby w szpitalu. Czy są jeszcze jakieś inne obecnie artykułowane problemy? No nie, nie. Ja też nie jestem przekonana. Bardzo dużo znam gejów, przyjaźnie się. I akurat wcale to nie są osoby, które tak się rwą do tego, żeby brać śluby, czy też w ogóle już myśleć o adopcji dzieci. Myślę, że rzeczywiście jest różnica w tym, co się mówi ludzie LGBT i ideologia LGBT. I to jest rzeczywiście różnica pod. Tak już na koniec teraz, tak. Ja. Jeszcze właśnie nie jestem w tej brunatnej księdze. Pan jest, czy nie? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, prawda mówiąc, bo to nic przyjemnego. To jest w ogóle ciekawe, że osoby, które domagają się od nas, żebyśmy inną osobę nazywały tak, jak ta osoba się samo identyfikuje, nie mają żadnych oporów przed właśnie nazywaniem nas faszystami, nazistami i tak dalej, mimo że absolutnie nie identyfikuje się jako faszysta albo jako antysemita. I to jest oczywiście problem. Dobrze, że pani to powiedziała. Ja przyznaję, że wśród znajomych nie mam akurat homoseksualistów, więc nie wiem, co oni mówią, ale skoro pani ma takich znajomych i oni nie rwą się do zawierania ślubów, to potwierdza to tylko dosyć popularny w moim środowisku pogląd, że to są właśnie te publicznie artykułowane oczekiwania przez środowisko LGBT nie są reprezentatywne dla ogółu tej społeczności, że to jest to pewna jej tylko część, którzy mają cele ewidentnie polityczne. No w jaki sposób, ale chcieliby akurat na pewno związków partnerskich, bo są to związki, które długo trwają. Nie starczyło nam już rzeczywiście czasu, jeszcze tych pytań trochę jest, chociaż wydawało mi się, że połączyłam niektóre z tych po tym pytaniu pana Wojciecha Adamieca właściwie. No to Adamieca. Tak jeszcze. Pan Adamiec ma prawo do swojego nazwiska tak. W mianowniku, ale na tym poprzestanie. Tak, pan Adamiec, tak. No cóż, czy chciałby pan coś jeszcze powiedzieć tak do kamery? Bardzo przyjemnie mi się z panią rozmawiało. Muszę po raz kolejny powiedzieć, że bardzo podoba mi się pani dziennikarstwo. Ma pani oczywiście swoje poglądy, ale nie mają one dominującego wpływu na przebieg rozmowy i można rzeczywiście powiedzieć to, co się myśli. I mało jest takich obecnie miejsc w internecie. Bardzo panu dziękuję. To również dzięki gościom, przede wszystkim dzięki widzom, którzy też właśnie mają takie oczekiwania w stosunku do tego programu. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy państwu i do zobaczenia w następnym odcinku.